Witamy, konsolidacja numer 22, o ile mnie pamięć moja tetrycza nie myli. Królik, czy to prawda, ty jesteś dobry w rachunkach i statystykach wszelakich? Nie wiem. Dobra, ja wiem, konsolidacja numer 22, witam serdecznie, ja i moi współrozmówcy, a ze mną są dzisiaj... Nasz gość. Nasz gość specjalny, proszę bardzo, gościu. Dzień dobry, już nie taki specjalny, Paweł Typiak, Grzyb, witam. Tak jest, bo to już trzeci raz, Paweł Grzyb, Typiak, audycja Gramy na Maxa, słuchajcie, zawsze w niedzielę, witam serdecznie. Oprócz niego jeszcze jest kto? Michał Król, czyli Królik, witam. Tomasz Siwkoził, witamy serdecznie. No i co, chyba możemy startować, konsolidacja numer 22, jedziemy z dżinglem, 3, 2, 1, start, bach. Konsolowisko.pl zaprasza na podcast Konsolidas. Konsolidacja numer 22. Dzisiaj będziemy rozmawiać o... A, już tak wszyscy wiedzą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o konsoli Wii, czyli wojna konsol. Ale to będzie odcinek bardzo specjalny, ponieważ konsoli Wii... Konsoli Wii nie wystawiamy na żadną wojnę. Konsola Wii będzie się naparzać sama ze sobą. Będziemy po prostu o niej mówić. Konsola Wii od Nintendo, co by nie mówić, utknęła trochę w poprzedniej generacji. Nadrabia to rewolucyjnym w sumie, nie tylko rewelacyjnym sterowaniem, ale wystawiać ją na wojnę z Xboxem 360 i PS3, to by się mijało z celem. Ale zanim do tego dojdziemy, no to co panowie, może na dobry początek jakiś żenujący żart, tak? Nie. Ale rzeczywiście, że tak, Królik, musisz z siebie zrobić kretyna, jak zwykle. Snajpera dzisiaj nie ma, no szkoda, bo on w tym bryluje. Ale jako pierwszy co? Gościu, proszę bardzo, żart żenujący, przedstaw go. Ja mam taki krótki stary z brodą, jak to siedzi facet w wariatkowie, prawda? Wygląda przez okno, patrzy, a tam ogrodnik grzebie grządki. Psychol krzyczy do niego: co pan robi? Nawożę truskawki. Co? No truskawki nawożę. Jeszcze raz, co pan robi? No skurde, truskawki gównem posypuję. O, ja cukrem, ale ja popieprzony jestem. A żenuła. No jest trochę żenuła, ale całkiem niezłe. Dobra, ja drugi, żeby wrażenie najgorsze zostawił Siw, bo jako ostatni. Na balkonie w bloku opala się piękna naga kobieta. Nagle z góry zjeżdża kartka na sznurku. Kobieta bierze kartkę, a na kartce jest napisane: jeśli chcesz się ze mną kochać, pociągnij 2 razy. Jeśli nie, pociągnij 40 razy, z czego ostatnie 10 szybciej. No tak. Aha, okej. Okay. Jak na żenujący żart, to całkiem nieźle. Mój chyba dzisiaj przegram. Słuchajcie, to też stary żart z brodą. Przychodzi facet do domu po pracy i chce coś zjeść. Żona się pyta: otworzyć ci puszkę? Ci puszkę później, najpierw daj coś zjeść. Też broda. Żenujące było generalnie. No, przecież taki był zamysł, panowie. Właśnie, za fajne już kawały były. Aha. No nic, snajpera musimy ściągnąć koniecznie. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o Wii, ale zanim do tego przejdziemy, kolejny punkt stały programu, mianowicie w co graliście w ubiegłym tygodniu? Oj, powiem ci szczerze, że moją głowę, oczy, duszę, ciało i sąsiadów także cały czas zaprząta DJ Hero. To, co zrobili po prostu w tej grze, to jest niesamowita jazda. W Kolonii mi się nie podobało, w Polsce podoba mi się bardziej, bo w końcu przysiadłem do tego, przeszedłem tutorial, stwierdziłem, że te miksy, które tam są, to jest niesamowita jazda, ale recenzja już niedługo powie, no, to można grać i grać, i grać, i grać. Aż ale ci zazdroszczę, ja czekam, przyjdzie na dniach i też mnie nie ma wtedy. Ja jestem na zwolnieniu wtedy, nie wiem, uśmiercę kogoś z rodziny, żeby mieć wolne w redakcji. No w zasadzie powiem, oczywiście nie zrobię tego i będę siedział i non-stop katował, bo to, co prezentuje ta gra, przynajmniej ja na razie widziałem tylko na filmikach, ale masę informacji, muzyka jaka tam jest, nie, dla mnie to jest przesada. Po prostu połączenie Benego Benassi z Queen na przykład. Tam takie rzeczy, że to mi się w głowie nie mieści. No dobrze, Królik, a ty w co grałeś w takim razie? No ja oczywiście nadal męczyłem PSA 2010, ale szczerze mówiąc po tych kilkudziesięciu godzinach miałem już serdecznie dosyć. Po prostu mi się przejadło. Powróciłem do Brutal Legends, tak jak mówiłem przed chwilą. Czekam na DJ Hero, które nadejdzie lada dzień i mnie nie ma. No i oczywiście... Ballad of Gay Tony na GTA. Też świetna gra, polecam wszystkim. Ballad of Gay Tony na GTA. No niech ci będzie. No okej.
Słuchajcie, no ja z kolei walczę w Tekkena 6. Pierwsze wrażenie, jakie wywarła na mnie ta gra, było nie jakieś specjalnie korzystne. No może mnie też nie odstraszyła od siebie ta gra, natomiast było takie umiarkowanie pozytywne. Ale jak się zacząłem wkręcać w tego Tekkeńca, no to jestem, powiem wam, zesikany troszeczkę. Świetny scenario mode, oprócz jednej rzeczy, która tam jest skapiona, czyli tracking. Tracking za postaciami jest skiepszczony. Okazało się, że online jest świetny, jeśli oczywiście się spotka na łączach człowieka, który ma szybkie łącze i te konsole się ze sobą ładnie dogadają, to wtedy można grać rzeczywiście w jednej rameczce, 60 klatek animacji na sekundę, mega płynnie. Rzadko się tak zdarza, ale się jednak zdarza. Nie grałem jeszcze, że tak powiem, lokalnie z nikim, to znaczy z jakimś kumplem tu powiedzmy z pobliża, chociaż to też nie jest gwarantem wcale szybkiego łącza. No tak czy siak Tekken 6 rządzi, moim zdaniem ja jestem wkręcony każdą wolną chwilę, których za dużo nie mam niestety, poświęcam tej grze. No i co, niedługo recenzja, tyle mogę powiedzieć. Dobra, przechodzimy chyba do tematów bieżących, czyli konsola Wii, panowie, tak? Każdy z nas ma ten sprzęt, prawda? Si. Si, i bardzo się z tego powodu cieszymy, mimo że mamy po X lat. Tak. Tak jest, dobra. Słuchajcie. Nawet XXX. No właśnie, właśnie. Niektórzy mają wiek chrystusowy już prawie, o matko boska. Co tu w ogóle się dzieje? No mniejsza o to. Słuchajcie, tak jak podczas ostatniej wojny konsol, chciałbym naszą rozmowę jakoś usystematyzować, czyli zaproponować wam jakieś konkretne bloki, w których będziemy pewne aspekty tej konsoli poruszać. Nie mogę się doczekać. Dobra, bez spoilerów, ja będę na bieżąco, powiedzmy, przekazywał jakieś takie hasła, klucze, które będziemy omawiać. I chciałbym zacząć od rzeczy dosyć takiej, która... Dobra, zaczynam kręcić, nieważne. Magia wielkiego N. Jak to się stało, że Nintendo podbiło miliony, bo mówimy o milionach, serc graczy na całym świecie, że ta firma od... No już wielu, wielu lat wszystkich kręci, że Mario, który jest chyba homoseksualistą, mimo tego od 25 lat bawi wszystkich na świecie. Jak to jest waszym zdaniem? Co Nintendo zrobiło, że zaskarbiło sobie serca graczy? Czekamy na opinię gościa. Dobrze, nie no, ile razy... Słuchajcie, wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się po prostu od Nintendo Entertainment System, 83 rok. Wtedy nie było jeszcze takiej konsoli, która pokazywałaby scrollowaną animację w prawą stronę, jeżeli chodzi o Mario i tak dalej, no to już 85. Wszystko zaczynało być bardzo kolorowe, bardzo dostępne, przystępne także w sterowaniu. Fakt, że na Famicomie nie mogliśmy odłączać padów, nie przeszkadzał małym w tym, żeby bawić się niesamowicie. I tak było z każdą kolejną konsolą, na którą wychodziły kolejne to części tego samego. Cały czas Mario Kart, zaczynając od Super Nintendo, cały czas kolejne Mariany, kolejne Zeldy, które po prostu jak już raz złapały za serce, to nie potrafiły zupełnie odpuścić. Tak samo jest z Nintendo Wii. Ja pamiętam filmiki z 8 grudnia 2000, nie pamiętam daty dokładnie, kiedy to ta konsola wychodziła i szał w Niemczech, kiedy to ludzie z telefonami komórkowymi włączonymi na nagrywanie bieg do różnego rodzaju sklepów nie dla idiotów, cieszyli się, że złapali za Twilight Princess plus za nowe Nintendo i wracali i grali, jeszcze raz grali. Mimo tego, że nie było dużo dobrych gier na początku, to oni potrafili cieszyć się każdym ruchem, każdymi zapowiedziami, które tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo sterowanie, dosyć szybko potrafiło się przejeść, zmęczyć i tak naprawdę już nie bawić tak dobrze, jak zwykły pad i działanie w bezruchu. Mimo to Nintendo ma tak niesamowite plecy, ma tak fantastyczne drzewo genealogiczne, jeżeli chodzi o konsolę, że to się nie może nie sprzedać. To moim zdaniem to w tym leży cała przyprawa do dania zwanego Nintendo. Bardzo ładnie, bardzo soczyście to dodać. No właśnie, z tobą się nie da rozmawiać, Grzyb. Znaczy nie, ja osobiście uważam, że do tego chodzi oprócz świetnej jakości gry, które zdobyły niesamowitą popularność, duży nacisk też tu był, no trzeba przyznać, jak na tamte czasy,
na reklamę, tak? Nintendo się reklamowało wszędzie, gdzie się tylko dało, w telewizji przez spoty pamiętne, już od dawno temu można było oglądać, oczywiście nie w polskiej, ale oczywiście, tak jak powiedział nasz gość, konsole jakie produkowali, to był hit za hitem i to się zawsze sprzedawało, zdobywało coraz większy rynek, coraz większą popularność, aż w końcu Nintendo doszło do tego momentu, w którym jest w tej chwili, czyli wydanie Nintendo Wii z rewolucyjnym sterowaniem, z niesamowitą dawką miodu, no ale tutaj gry różne wychodzą, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja bym upatrywał sukcesu Nintendo generalnie w gameplayu, który jest, był zawsze dopracowany do granic możliwości, to po pierwsze. A po drugie, mimo wszystko w infantylności tych tytułów, które się pokazywały, czyli tak naprawdę bardzo fajne jest w przypadku Nintendo to, że gry, w które się grało mając 5 lat, człowiek z nimi dorastał. I działa to trochę tak jak McDonald's, czyli clown, z którym jest kojarzona ta firma. Jest świetnie później identyfikowana w przyszłości. I dziecko w ogóle generalnie, po co, zauważcie jak działa McDonald's, trochę nie na temat, ale bardzo ważna rzecz. Dzieci, które robią, znaczy inaczej, dzieciom się wyprawia urodziny w McDonaldzie i później one dzięki temu do tej marki są przywiązane. I tak samo mają pozytywne skojarzenie. Pozytywne skojarzenie i one zostają zazwyczaj już do końca życia. I tak samo jest w przypadku Nintendo. Jak ktoś łyknął powiedzmy tego bakcyla, będąc dzieckiem, ja akurat tak nie miałem, ale to mniejsza o to. Jak ktoś łyknął tego bakcyla, to zostanie z tą marką do końca życia. Jest to przynajmniej wielce prawdopodobne. No tak, a trzecia rzecz którą trzeba podkreślić, to jest też ogromny wachlarz gatunków gier. Bo trzeba powiedzieć otwarcie, że na NES-a i SNES-a było tyle gier, że głowa mała. No bardzo no, mało, nawet bym powiedział, no bo tam rozpoczynały najważniejsze serie, które są ciągnięte do dzisiaj swoje początki, ale tak jak właśnie mówiłeś z McDonaldem, tak samo dzieciom sławnych muzyków, piosenkarzy dawane są sanki firmy Ferrari, żeby potem czy tam Porsche, żeby ta osoba potem kupiła Porsche czy też Ferrari. Tak samo właśnie było z Nintendo, ale zastanawia mnie zupełnie także inna rzecz, ponieważ mamy młode pokolenie, nowe pokolenie, które tak naprawdę nie miało nigdy w rękach pada od NES-a, SNES-a, Nintendo 64. Powiedzmy, że widziało GameCube'a, albo po raz pierwszy jak złapać na konsolę, to jest Wii, ponieważ wydaje im się konsolą niesamowicie przystępną i niesamowicie rodzinną. Taki wizerunek wykreowało sobie Nintendo i zastanawiam się właśnie, czy też argument taki, że kiedyś graliśmy i dorastaliśmy, jest odpowiedni. To jest argument dobry dla nas, dla graczy, wyjadaczy, którzy tak naprawdę siedzą w tych grach. Oczywiście. Nie wiadomo kiedy. Ale co sprawia, że nowe osoby, gdy mają przed sobą PS3, Xboxa 360 i Wii, biorą właśnie Wii? Nie mam odpowiedzi na to pytanie na razie. Dobre. Wiecie, chciałbym też zauważyć jedną rzecz, że zauważcie, że Nintendo od bardzo dawna stawia na to, żeby do konsoli można było podłączyć jak największą ilość kontrolerów, czyli sugerują tutaj, że nastawieni są na party games. Wii jest tutaj tego świetnym potwierdzeniem. Tych gier wychodzi od groma. Na GameCube może aż tyle ich nie było, ale także wychodziły gry przeznaczone na czterech graczy. Można było cztery kontrolery podłączyć. Wstecz cofają się to samo, więc zauważmy, że oni na to stawiają, tak, party games. Zresztą jak zawsze jak oglądamy reklamy, oprócz tego, że jest najczęściej szczęśliwa rodzinka i to przesadnie szczęśliwa, to bardzo często też jest pokazana jakaś grupa młodzieży, tak, którzy świetnie się bawią przy konsoli. Oni od zawsze na to stawiali i to się sprzedaje. I bardzo dobrze robią, bo tak naprawdę, wiecie, to nie ma to jak z kimś się podzielić radością, bo nawet jak człowiek jest szczęśliwy, to w tej samotności to szczęście mu przejdzie. Jakoś tak to działa. Zauważcie, że na widowni jak się, nie wiem, ludzie siedzą w cyrku i się cieszą na pokazy, bo występuje jakiś głupi misiek, to jak oklaski lecą, ludzie się śmieją, to muszą na siebie spoglądać. To jest w naszej naturze, to jest normalne. Czyli lubimy się dzielić radością z innymi. I w przypadku konsol Nintendo zawsze rzeczywiście miało to miejsce. Zawsze było, nie trzeba było dokupywać multitapa, tylko z automatu były cztery wejścia, cztery joypady się podłączało i można było się bawić wspólnie ze znajomymi. To rzeczywiście
Dobry argument, poczynając oczywiście od Nintendo 64, ale sam fakt, że oni od razu to wbudowali, nie sępili kasy, tak jak to było za czasów NES-a na jakiś Fourscore, który tam był rozgałęziaczem, tylko od razu były te cztery wejścia, to pokazywało, jakie jest nastawienie Nintendo. I to nastawienie było, tak jak zresztą powiedzieliście przed chwilą, zdecydowanie świetne. Pamiętacie bardzo dobrze bodajże Turoka na Nintendo 64, ekran podzielony na cztery, albo chociażby GoldenEye 007. Tak. Który jest do tej pory jako jedna z najlepszych gier na N64. Granie na cztery osoby to była taka miodność, to była dopiero zapowiedź tego, co się będzie działo później przez internet w multiplayerze, a Nintendo w końcu dało taką możliwość bez konieczności dokupywania jakichś dziwnych przystawek. To jest ich niesamowita polityka. Mhm. Skoro jesteśmy przy tej polityce, to może nie tyle, że może, tylko wręcz na pewno trzeba poruszyć temat fikuśnego sterowania przy użyciu Wiilota. Może tak, ja zakładam, że niektórzy nasi słuchacze nie mieli do czynienia z konsolą Nintendo Wii nigdy. Grzybie, przedstaw proszę, jak wygląda sterowanie, czym jest Wiilot, z czym można go skojarzyć, jak on działa z gruchą, jak z gruchą, czyli z nunczakiem, głupi króliku ty. Znaczy tak, jak to działa, no? Konsola Nintendo Wii ma na tyle ciekawą jak gdyby umiejętność, ponieważ dzięki małemu paskowi umieszczanemu pod lub nad telewizorem potrafi rozpoznać położenie pada w trzech wymiarach. Mamy przypominającego pilota Wii Remote, czyli po prostu Wiilota po polsku. Do tego podłączamy drugą część pada, czyli po prostu, tak jak to nazwałeś, gruchę, nunczak. Wtedy cały kontroler wygląda jak nunczak i moim zdaniem, mimo dziwnego kształtu, jest jednym z najwygodniejszych kontrolerów, ponieważ wielokrotnie, grając na przykład w Zeldę, jedną rękę miałem zahaczoną gdzieś tam na głowie, druga gdzieś była na dole, byłem po prostu najbardziej wygodnie rozłożonym gościem, jaki tylko może być. Ale jeżeli chodzi jeszcze o samo sterowanie, no przede wszystkim Nintendo Wii stawia na ruch. Tam zadajemy ciosy mieczem za pomocą ruchów Wiilota, przeładujemy za pomocą oddalenia od ekranu, celujemy w ekran tak jak myszką komputerową, dzięki czemu jakieś strategie typu Fire Emblem mogły się ukazać właśnie na tę konsolę. I jak ktoś mówi konsolę i strategię i na przykład RTS-y, przecież to niemożliwe, bo na padzie się nie da grać, tutaj mamy zdalną myszkę. I tak naprawdę to otworzyło pole manewru dla Nintendo Wii, co kazało i Microsoftowi i Sony pójść właśnie za tym tropem. Dzięki temu również możemy ćwiczenia uprawiać przed telewizorem, tu mamy przykład EA Sports Active albo Wii Fit. O dodatkowych akcesoriach pewnie jeszcze porozmawiamy dzisiaj właśnie a propos Wii. Ale najważniejsze jest to, że tutaj chwyt marketingowy w postaci ruchu. Nie musisz siedzieć i grać, możesz się także ruszać i rozwijać swoje partie mięśniowe. Jak to zostało później, jak gdyby wykorzystane przez graczy, to już jest zupełnie inna sprawa, ponieważ naprawdę najwygodniej było po prostu rozwalić się w jakikolwiek sposób, ręce umieścić, gdzie się tylko da, bo można powiedzieć, że to jest jedyny rozłączany pad i grać, i grać, i grać. Dla mnie bomba na pierwszy rzut oka, na drugi jest to jednak męczące. Lubię posiedzieć z padem w dłoni i tyle. Mhm. Tylko, że tam tylko część gier obsługuje tak jakby pozycję stanę. Większość graczy najczęściej siedzi. Oczywiście Nintendo w reklamach pokazuje nam właśnie stojących graczy, którzy całym ciałem się bawią, tak? A to no ma mało wspólnego z rzeczywistością. Tak ja tak jak gość lubię sobie usiąść. Większość gier gram na siedząco. Mimo wszystko rękoma oczywiście trzeba machać. Takie, nie wiem, króliki tak od Ubisoftu to potrafią zamęczyć człowieka na śmierć, że zakwasy mam na następny dzień. Wii Sports i tenis ziemny. A ja tu nie, to ja wolę na przykład baseball. Kręgle do tego dadzą, wspaniałe. Kręgle też dobre, no. No tak. No dobra, a powiedzcie mi, bo muszę wam przyznać się, że kiedy Nintendo Wii, nazwa taka pierwsza, jaka się pojawiła, to chyba było Revolution, prawda? Tak jest, dokładnie tak to wyglądało. Kiedy ja usłyszałem pierwsze zajawki na temat Revolution w domyśle Wii, to powiem wam, że się złapałem za głowę i stwierdziłem, że to jest jakaś popierdółka dla dzieci i bardzo długo byłem nastawiony sceptycznie. Jaka wasza była reakcja na Nintendo Wii na papierze?
Ale słuchaj, to jest twoje, u ciebie to była całkowicie naturalna reakcja. Człowiek jak nagle dostaje coś całkowicie nowego, coś, co go zaskakuje, na co może nawet nie był gotowy, automatycznie to odrzuca. I tak samo było z tą konsolą. Do niej trzeba było się przekonać, zainteresować się przede wszystkim. No, a w momencie, kiedy okazało się, jakie będzie sterowanie, jak to wszystko będzie wyglądać, były same achy i ochy. No, ale okazało się, że graficznie, tak, bo bardzo wielu graczy, jakby nie trzeba patrzeć, tu, no, zwraca uwagę na grafikę, no, odstaje ta konsola. Odstaje od PS3 i Xboxa. Ona jest bardziej nastawiona właśnie na fan, na dawanie graczowi świetnej zabawy, choć osobiście uważam, że należy sobie to dawkować. Dłuższe sesje z Nintendo Wii no, są, tak jak powiedział nasz wspaniały gość Paweł Grzyb, jest bywa nużące. No. Ja się nie zgadzam, bo powiem ci, że i będę zawsze przytaczał przykład tej gry Super Mario Galaxy. To jest gra, w którą robiłem 6-godzinne sesje, gdzieś tak, zero znudzenia, bo to po prostu świetna platformówka. Chyba, a grałeś że mówisz. Kiedyś, nie, 18, 20? No nie, tak no bez przesady, ja już nie mam. Ale na innych konsolach ja tak miewam. No ja już nie. Ostatnio nie mam takich napadów. Dawkuję sobie ogólnie granie. No po 12. No, a to, no dobra, no jesteś lekkim zboczkiem. No dobra, ja mówię, nie mam czasu w życiu w tej chwili na tak długie sesje. Grzyba, nie, a ty grywasz po 10 godzin? Jeżeli chodzi o Wii, to najdłuższe sesje miałem 10-godzinne właśnie z Legend of Zelda Twilight Princess, ale to był jedyny tytuł, przy którym siedziałem tak długo, cały czas go męcząc, masterując. Na półce stoi Okami i myślę, że to będzie kolejny tytuł, który przykuje mnie do tej konsoli niedługo. Było jeszcze Muramasa The Demon's Blade, który naprawdę mnie wciągał. Godzinami potrafiłem w to łodzić. Naprawdę. Dla 10? Mnie to... Ocena maksymalna? Nie przesadziłeś trochę tak swoją drogą? Szczerze, gra trafiła idealnie w moją estetykę. Do tej pory odpalam ją, żeby nie skłamać. 3 razy w tygodniu to na pewno. Chociażby, żeby sobie na nią popatrzeć i pobiegać jeszcze po tych levelach. Genialna. Ja jestem fanem 2 wymiarów. Każda bijatyka zawsze jest przeze mnie witana z otwartymi ramionami. Dlatego Muramasa The Demon's Blade super. Serio, ja się nie nudziłem poza drobną powtarzalnością, ale mogłem tej grze to wybaczyć. Mhm. No, gra jest świetna, to trzeba przyznać. Ja się trochę nie zgadzam z tą oceną maksymalną, ale to jest tylko moja opinia. Jeśli ciebie ona tak bawi, to bardzo dobrze i tego trzeba się trzymać, żeby mieć swoje zdanie i je umieć uargumentować oczywiście. Dobra, wróćmy może do tego rewolucyjnego sterowania. Czyli tak, na początku chyba wszyscy mieliśmy ten odruch taki wymiotny. O rany, co to będzie? A co się stało w momencie, kiedy mieliście tę pierwszą styczność z Wii? Dostaliście Wii Lota, popatrzyliście na niego, what the fuck is going on? I zaczęliście coś tam grać. Pewnie Wii Sports po prostu, tak? Albo coś w tym stylu. Jak, nie, jak... były króliki. Króliki, no to fajnie. Jakie były wasze reakcje wtedy? Znaczy, ja po raz pierwszy złapałem Wii na Poznań Game Arena. To była jeszcze niesamowita rewelacja, bo 2 tygodnie przed premierą w Polsce można było zagrać już na Wii. Naczytałem się tego sporo, już portale pierwsze powstawały a propos właśnie tylko i wyłącznie Wii, więc hurra, optymistycznie złapałem za kontrolery, zobaczyłem, że coś tutaj jednak nie bangla, że coś tutaj nie pokazuje tak, jak ja chciałem pokazywać, no ale okej, podobało mi się, odbijałem, było super, 2 tygodnie później kupiłem, dalej się dobrze bawiłem, odłożyłem po 3 dniach, dopiero po miesiącu Zelda przyszła i dalej... Zaczęło się wtedy, co? I dokładnie, to Zelda tak naprawdę mnie na dłużej przykuła, a tak to jest po prostu party konsola. Nic więcej. Fajna w sterowaniu, ale ta fajność się szybko nudzi. Tak jak było z iToyem, tak jak jest z Steam. To jest dobrze włączyć, pograć, ale te wszystkie rewelacje nie działają tak dobrze, jak było zapowiadane. I to niestety troszeczkę jest na minus. Ja tam nic nie chcę mówić, ale kolega widocznie nie miał do czynienia z Wii Motion Plus jeszcze. Niestety, to prawda. A, no właśnie, to zmienia zupełnie postać rzeczy. No to może ja szybko nawinę. Ty, Królik, grałeś na Wii Motion Plus? Oczywiście. Oczywiście, dobra, to może ja naszym słuchaczom przybliżę, o co chodzi. Wii Motion Plus to jest taka przystawka dołączona do joypada. Znaczy, trzeba ją dokupić, kosztuje 100 zaledwie, ale są szanse na jakieś rabaty. Pisaliśmy o nich na portalu. Jest to taki dodatkowy moduł wczepiany od dołu Wii Lota. Dzięki czemu tak na oko WiiLot zyskuje na precyzyjności mniej więcej 10-krotnie. Jak precyzyjne jest wtedy sterowanie? No powiem wam, niesamowicie precyzyjne. Każdy najmniejszy ruch, ale to najmniejszy, jest odzwierciedlany w grze. Na przykład Wii Sports Resort, czyli gra dołączana w zestawie jakby z tym Wii Motion Plusem,
Jedna z konkurencji polega na tym, że się lata nad wyspą samolodzikiem. Willota trzyma się no tak, jakbyście trzymali w rękach model samolotu. Wyobraźcie to sobie. I wykonując bardzo precyzyjne loty, ruchy, ma to wszystko przełożenie na zachowanie samolociku w grze. Brzmi niesamowicie głupio, ale uwierzcie mi, gra się wspaniale. Kolejna bardzo fajna konkurencja to skydiving, czyli skok ze spadochronem. Wyskakuje się z samolotu i wykonując ruchy Willotem, postać tam robi dziwne różne wygibasy i mogę zapewnić, jest to wszystko 1:1. Niesamowite uczucie. I moja ulubiona konkurencja to jest łucznictwo, czyli strzelanie z łuku, takie sportowe. I tutaj precyzja już jest w ogóle mega, mega kozacka, bo każde drgnięcie ręki jest tak naprawdę odczytywane przez czujniki. Ciężko to określić, bo wydawałoby się postronnym osobom, że wszystko, o czym mówię, to są bzdury jakieś. Łucznictwo, no kogo to bawi? Otóż bawi w momencie, kiedy się to złapie do ręki, zapewniam. Więcej na ten temat nie ma sensu mówić, bo trzeba w to zagrać. No szkoda tylko, że to, co teraz jest dodawane, sprzedawane tak naprawdę, powinno być od razu w Willocie. Tak jest. Od razu było zapowiadane, ale no dobrze, że jest jakiś postęp i że Nintendo coś z tym robi. O. Tak jest, to tak naprawdę Wii Motion Plus powinno być rzeczywiście na starcie systemu, w takiej właśnie wersji, formie. Mhm. Trochę Nintendo przestrzeliło rzeczywiście, bo to sterowanie na początku, znaczy tak naprawdę do dziś, wyjściowo Wiilot nie jest tak precyzyjny, jak być powinno. No ja mam zastrzeżenia jednak, co do precyzyjności. No z tą nakładką to w tej chwili problem jest praktycznie prawie, tak, że tak, zażegnany, że tak, ale płacisz, jeśli kupujesz... Tak, ale jeśli kupujesz go konsolę, no to faktycznie w bardziej skomplikowanych czy wymagających grach jest to no, dość duży czasami problem. Trzeba odpowiednio jeszcze skalibrować to urządzenie, ale powiem wam jedno, tak, magia działa tak jak działała, tak działa. Ja pamiętam z Adamem Gillo, u którego z Hifem, będąc w Warszawie, nosowaliśmy, to pozdrawiamy. Pojechaliśmy do Niemiec zakupić konsolę w dniu premiery. Przyjechaliśmy do mojego mieszkania. Rozsiedliśmy się. Przyjechał tutaj jeszcze jeden kolega, Bawu, który był wtedy wielkim przeciwnikiem konsoli Nintendo Wii. Odpaliliśmy właśnie Raving Rabbids i odpłynęliśmy na, nie wiem, 7 godzin. To była magia. To po prostu jedna osoba drugiej wyrywała kontrolery. No niesamowicie się świetnie bawiliśmy. To naprawdę była taka przygoda, że po tym wszyscy byliśmy absolutnie pewni, że trzeba mieć tą konsolę. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bo wiecie jak to jest. Generalnie masa ludzi boi się Wii. Tak broni się bez zapoznania się z tym systemem, bo to nie jest hardkorowa konsola. Taka jest przynajmniej opinia. No bo uogólniając, rzeczywiście tak jest. Z grubsza to nie jest hardkorowa konsola, ponieważ to, że jest 10 hardkorowych tytułów, nie świadczy o konsoli, że jest hardkorowa, skoro jest 1000 innych, które zazwyczaj są casualowe, prawda? Mhm. No właśnie. Więc ja bym bardzo prosił wszystkim, może tak, sugeruję, żebyście dali tej konsoli szansę, żebyście sprawdzili, czy warto, ale nie w Wii Sports zagrać, tylko w kilka poważnych tytułów. Poważnych w sensie trochę bardziej atrakcyjnych również wizualnie, ponieważ pierwszy kontakt mój z Wii Sports był taki, że puściłem pawia i powiedziałem, sorry, no przecież to jest niemożliwe, żeby w tych czasach grać w takie gry, które wyglądają jakby się zasikały, nie? Jakby ktoś na nie nasikał. To też jest niesamowita magia Wii Sport. Ostatnio imprezę gramy na Maxa w klubie, to jak podłączyliśmy Wii i chcieliśmy pokazać inne gry, była między innymi FIFA z możliwością podawania tam, gdzie pokazujesz Wii lotem, gdzie to naprawdę jest mega grywalna gra. Do tego wiadomo Rayman Raving Rabbids, czy tam Donkey Kong Barrel Blast. Ale ludzie chcieli grać non-stop w Wii Sports. Ja miałem wrażenie, że ta konsola mogłaby być sprzedawana z wbudowanym Wii Sports w środku, na jakimś chipie po prostu, i zakleić czytnik DVD na stałe, bo ludzie chcieli tylko i wyłącznie tego. To jest trochę dziwne, no ale rozumiem to poniekąd, bo Wii Sports jest naprawdę mega grywalny. Jest magiczne, to prawda, ta gra jest magiczna i nie ma się co dziwić, że ta gra była dodawana po prostu do konsoli z automatu. Nie, dlatego jest taka sprzedaż wysoka. No właśnie, tego nie można sprzedażą tak naprawdę nazywać. Z tego co się orientuję, to Wii Sport było dodawane wszędzie za free, oprócz Japonii, tak? Dokładnie, no. Tak było. Dokładnie tak było. Tak.
I to jest bardzo ciekawe. Dlaczego Japończycy w Japonii, w swoim kraju nie dodawali tej gry? Może dlatego, że tam i tak to się sprzedawało i dodatkowe pieniądze wyciągali, a dla Europejczyków, Amerykanów i całej reszty świata dodawali po to, żeby przekonać ludzi jednak, nie? No w końcu pozycja Nintendo jest bardzo, bardzo wysoka w samej Japonii, tak. Japończycy są zakochani we własnych sprzętach, zawsze je wspierali. I Nintendo było pewne, że się sprzeda, tak? Tu chodzi o to, żeby zachęcić Zachód i Europę. No z Europą zawsze jest łatwiej, ale to Stany Zjednoczone często też tam robiły jakieś wielkie problemy. No ale ogólnie to właśnie w Japonii konsola zawsze się sprzedaje, jakakolwiek nie wychodziła, zawsze tłumy Japończyków szły do sklepów i kupowało, więc to było pewne i tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie tu chęć zysku. Amerykanie chyba za bardzo jeszcze pamiętają Pearl Harbor, nie? To na to się nie ma co śmiać, bo to ja bym powiedział, że to ma duże znaczenie do tej pory. Zobaczcie, sobie w Wii Sports Resort i samolocikiem latają. O, ale jesteś świnia. Sorry. O, dobra, słuchajcie, czy można uznać sterowanie sterowanie na Wii za rewolucyjne? Tak. Od razu pewny, że tak. Mhm. Królik, jaka jest twoja pozycja w tym temacie? Powiem ci, w momencie kiedyś któregoś dnia w niedzielę przy otwartym, jak było ciepło jeszcze, przy otwartym oknie słońce wpadało do mieszkania, a ja w niedzielę rano wstałem z Wilotem w pozycji takiej golfisty i grałem w golfa w Wii Sports. Cygaro? Stwierdziłem, że świat jest piękny po prostu i tego oczekiwałem i to dostałem. Ja jestem zachwycony. No właśnie, ja też tak sądzę i po pierwsze są to te gry sportowe wszystkie i party games, w których się rzeczywiście można wczuć w pozycję golfisty, tak jak mówisz. Ja uwielbiam tenis ziemny i bardzo mi się podoba, chociaż jakoś specjalnie w to nie gram, ale bowling, czyli kręgle. To jest dla mnie niesamowite. To jest niesamowite, że rzeczywiście człowiek wykonuje te wszystkie ruchy tak, jakby to robił w rzeczywistości. Nawet jeśli w tenisa ziemnego grałem w życiu raz, dosłownie, to grając Wii Tennis, ja się wczuwam tak, jak ja bym to robił naprawdę na korcie. Gdybym wyszedł dzisiaj na kort, dokładnie tak bym się zachowywał, jak robię to z Wilotą w łapach. I to jest właśnie mi się to też zawsze podoba, jak daję komuś Wilota i ktoś mówi, no dobra, to co ja mam wciskać, jak mam grać, ja mówię, tak jak tenisa. Podrzucasz, wbijasz i już. I to mi się bardzo podoba. A dlaczego moim zdaniem to jest rewolucja i rewelacja jednocześnie? Ponieważ Nintendo otworzyło jak gdyby świat gier na zupełnie nowe pozycje i nowe pomysły. Doznania. I na chociażby gry fitnessowe chociażby, powiedzmy o tym. Tak. Powiedzmy o tym, że no, mamy jak gdyby dalekosiężną myszkę, jesteśmy kursorem z daleka, to jest rzecz niesamowita. Ta jak gdyby imersja, wejście w ten świat, które dokonuje się za sprawą Wilota, jest tak przekozackie. Jesteśmy w tej grze, to w końcu my gramy. I co jest jeszcze rewolucyjne, że firma Nintendo za pomocą samego sterowania zmusiła Microsoft i Sony do zmienienia w połowie kadencji swoich konsol zupełnie nastawienia na granie. Ma wyjść Natal, mają wyjść Dildosy do PlayStation. Oni by tego nigdy wcześniej nie zrobili, gdyby nie widzieli, że Nintendo tak daje czadu. Zmusili, po prostu zmusili, dla mnie to jest super. Dla mnie jest to również niesamowite. A przy okazji zawsze będę wspominał przypadek moich znajomych, którzy przy pewnej okazji byli u mnie, i mówię o małżeństwie, on i ona, przepraszam. Dzieciom włączyłem Nintendo Wii, mój Tornado Kacper oczywiście brylował, pokazywał innym dzieciom, o co tam w tym wszystkim chodzi. W pewnym momencie do konsoli dorwałem się ja ze swoją żoną i zaczęliśmy grać w tenis ziemny. Natomiast to nasze zaprzyjaźnione małżeństwo patrzyło z pewnym takim niedowierzaniem, czy my się aby dobrze czujemy. Trochę uśmieszków, trochę zdziwienia. Natomiast jako, że byliśmy już trochę alkoholu się wlało w nas, no to ja ich zaprosiłem do wspólnej zabawy. Przy czym dałem im Wiloty, czyli jemu i jej. Nie wiedzieli właśnie, o co chodzi, jak to złapać. I pytali, tak jak mówił Grzyb, jak tu grać? No tak, dokładnie jak na korcie. Ja wyszedłem, pamiętam, wtedy z pokoju. Przyszedłem po 2 minutach. No i tam się w ogóle odbywał jakiś lokalny Wimbledon.
to było niesamowite. Ci ludzie, którzy pierwszy raz w życiu trzymali Willota, serwowali za maszyście, odbijali backhand, forehand, w ogóle lobby robili, no kurczę, głowa mała. I to jest piękne. No prostota sterowania, wiesz, to na jest, to Nintendo nastawiło. To się nazywa intuicyjność i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Zgadza się, czy dasz komukolwiek do ręki i powiesz, wiesz, rób tak jak powinieneś. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie straszny, fajny patent w grze Red Steel, kiedy Willota trzymałeś przed sobą i tak jakbyś trzymał pistolet i na ekranie był widoczny pistolet i w momencie, kiedy ty w rzeczywistości przykręcałeś rękę, tak jakbyś chciał bokiem pistolet trzymać, tak? To samo robił bohater. Teraz ma wyjść Red Steel 2 i ma być tam miecz, więc w ogóle już będzie rzeźnia totalna. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. I takie malutkie patenty, kiedy ja widzę, że faktycznie te moje delikatne ruchy mają znaczenie, to mi się strasznie spodobało. Ale jeżeli jeszcze chodzi o patenty, zwróciliście uwagę, jak niesamowite mózgi mają gości od Nintendo. Zobaczcie na przykład od przodu, jaki jest kształt konsoli, zobaczcie od góry i teraz zobaczcie, jaki jest kształt wtyczek. Wszystko to jest ścięty z jednego rogu prostokąt. Wszystko. Oni nawet wtyczki mają w tym samym kształcie, w którym jest Nintendo Wii. Kurde, to jest chore, ale takie zajebiste, że ja po prostu mam dla nich. Kosmos. To nawet jest... wtyczki. Nawet zasilacz jest w kształcie konsoli. Wiecie, to jest super konsekwencja w designie. Super. Rzeczywiście. A ja wam jeszcze muszę powiedzieć, w czym dostrzegam troszeczkę potencjał tej konsoli. Mianowicie, jakie macie skojarzenie odnośnie Willota, Wii Remote'a? No wibrator. Królik? Pilot od telewizora. Właśnie, dla mnie też jest to przede wszystkim pilot od telewizora. I co jest wspaniałe w tym wszystkim? Wyszedłem na głupka. Grzyb, bo czasami tak wychodzi. Słuchajcie, pilot do telewizora to jest coś, czym się posługuje każdy. No... mało kto w świecie cywilizowanym nie ma dzisiaj pilota do telewizora. Dlatego osoby postronne, które podchodzą do Willota i do konsoli Wii, łapią tego Willota i od razu się czują jak w domu. Dlatego ich to bardzo szybko przekonuje do zabawy. I tutaj znowu przytoczę ten przykład moich znajomych, którzy rozgrywali Wimbledon. Dlatego tak szybko chwycili, o co chodzi w tej grze, że bardzo dobrze trzymali Willota i się dobrze z tym czuli. Bo gdybym ja im dał joypada Six Axisa DualShocka, czy też joypada od 360, to oni nie bardzo by wiedzieli, o co kaman. Za dużo przycisków, za dużo wszystkiego. Pewnie. Ale o co chodzi? Dwie gałki niezależnie się poruszają. To jest ogromny problem, żeby się zsynchronizować. Tak naprawdę ktoś, kto ma po raz pierwszy joypada w ręku, nie poradzi sobie. To jest żmudny trening. To się wydaje dosyć dziwne dla doświadczonego gracza, który z joypadem ma do czynienia od lat 10, 5 czy nawet 2, ale taka jest prawda. A Willota się łapie od razu intuicyjnie i się nim macha. I to jest rewelacja, Nintendo. Macie piwo u mnie, no. Jedna wielka prostota, tak. Wszystko ma być piękne, tak jak powiedział tu nasz gość. Wtyczki nawet w tym samym kształcie, z tym, że zauważcie też, że to jest dzięki temu też danej wtyczki nie wsadzimy nigdzie indziej, tak. Tam nie ma miejsca na pomyłki. Wszystko jest obliczone do perfekcji, tak. Bardzo dobrze. To nie jest tak jak w przypadku peceta, że kabel od zasilania do dysku twardego wepniesz w drugą stronę, nie? I go spalisz. Znaczy teraz to już nie jest możliwe, ale kiedyś tak było, kiedyś takie numery przychodziły. No słuchajcie, ale podsumujmy ten blog, rewolucyjne sterowanie. Ja jestem na tak, to jest rewolucja. A, tak, jak najbardziej. Królik, ty też chyba, tak? Przychylasz się. No oczywiście. Na 6,6%, prawda? Więcej. No, dobra, słuchajcie, temat kolejny, który chciałbym poruszyć, to jest cena kontra możliwości. I tutaj chyba trochę sobie popsioczymy, co? Oczywiście, tak. Cena kontra możliwości Nintendo i... Trzeba przyznać tutaj wprost, że Nintendo leci sobie w kulki z nami, tak? Po prostu, no... Portfele nam ostro orają, nie chcą zniżyć ceny konsoli. Konsola się sprzedaje znakomicie, po prostu fenomenalnie. Mimo wszystko oni trwają przy swoim, ze względu na to, że proste podejście. A dlaczego mamy tego nie zarobić, tak? Skoro jest popyt, no to i tak się sprzeda, prawda? No właśnie. A każdy dolar in plus dla nas, dla firmy Nintendo, to jest kolejny samolot prywatny, nie? Ale myślicie, że oni się spodziewali takiego sukcesu? No myślę, że się spodziewali, wychodząc, wiesz, z taką konsolą na rynek, z taką konsolą zupełnie inną. Musieli to przewidzieć. Nie pakowaliby się w sprzęt tak inny i tak by się wydawało stary. Technologicznie przecież, jeszcze raz podkreślę, Nintendo Wii jest w poprzedniej generacji, nie?
No to prawda. Ktoś kiedyś to nazwał dwoma GameCube'ami sklejonymi taśmą klejącą. No i coś w tym poniekąd jest. Daje duże możliwości, ale tak naprawdę nie za te pieniądze. Ja dałem za to 1100 zł. Niedawno był kryzys, cały czas teoretycznie jest, ale nie lubię o tym mówić, bo uważam, że to jest bullshit, a nie kryzys. Powiedzmy, był kryzys i u nas konsola kosztowała 1650 zł. Wii, które wyświetla grafikę... 1650? 1650, za tyle gdzie była. Gdzie ty mieszkasz, człowieku? Człowieku, zejdź na ziemię. Na wschód! No, w każdym razie strasznie, strasznie dużo podskoczyła cena. Z powrotem jest teraz od 950 do 1100 zł. No tak, bo Nintendo generalnie trochę obniżyło cenę ostatnio, prawda? Dokładnie. Warto podkreślić, Nintendo, jesteśmy w ogóle w niebo wzięci. Nareszcie. Pierwszy raz w historii. To nareszcie w Polsce sprzeda się 10 dodatkowych sztuk. Juhu! No i kto wie, może nawet 7 sztuk największych hitów, gier. Ale co jest też ciekawe z tą konsolą, no bo bardzo często oczywiście gracze oraz ludzie, którzy po prostu łapią co jakiś czas zapada, casuale, widzą postęp technologiczny, kiedy grafika się zmienia, kiedy zwiększył fotorealizm. Dlaczego tutaj mamy słabą grafikę? Dlaczego tutaj mamy na przykład w Zeldzie muzyczkę w MIDI? Przecież to jest niedopuszczalne. Nie mamy możliwości podłączenia dźwięku do kina domowego za pomocą jakiegoś normalnego kabla optycznego czy okolnego, tylko wszystko idzie w maksymalnie w prologu w dwójce, czyli tak naprawdę wszystko jest, no złe. No całe szczęście się wtrącę chamsko, że chociaż obraz można puścić komponentem. Tak, tak, przynajmniej tyle i to daje naprawdę dużo, dużo lepszą grafikę, bo poprzednie generacje konsol na tej generacji telewizorach, dokładnie, to wygląda koszmarnie. Przez zwykły czynnik puszczony obraz na LCD-kach i plazmach wygląda przetragicznie. Dobrze, że chociaż jest ten komponent. To jest tragedia. Ja oczywiście przez pierwszy miesiąc łudziłem się, że Wii będzie jakoś sobie tam śmigać na tym czynniku. No bardzo, bardzo to źle wyglądało. W pewnym momencie zaopatrzyłem się w kabel komponent i zobaczyłem Nintendo Wii na nowo. Powiem ci szczerze, chciało mi się grać po raz drugi w Super Mario Galaxy, kiedy podpiąłem go komponentem, bo gra nabrała rumieńców, ta grafika stała się wyrazista, kolory oczywiście się nasyciły i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest oczywiste dosyć. Ale zastanawiam się, czego gry, które są robione na Wii, są robione tak na prędce, tak żeby jak najszybciej sprzedać, żeby polecieć na kanwie sprzedalności i troszeczkę też elitarności tego sprzętu, który miał trafić do wszystkich, bo z jednej strony ta konsola, która miała być u każdego w domu i miała jak gdyby wypełniać lukę pod sprzętem telewizyjnym audio-wideo, trafiła do dużej ilości osób, cena jest cały czas wysoka i stała się konsolą, którą każdy chciałby mieć i za którą warto wydać te 1100 zł. Ale cena do jakości, no tutaj się dla mnie to troszeczkę mija z celem. Wiesz, nie no, słuchajcie. Proszę, mów. Za taką jakość, to Nintendo tak naprawdę, fakt, konsola się sprzedaje, ale Nintendo powinno sobie życzyć coś na poziomie, nie wiem, 500-600 zł, tak? To jest max. 500 zł to jest 499, to jest cena, jaką powinna stać, no. Ale pomyślcie wtedy, ile tych konsol by się sprzedało. Jak teraz kosztuje dwa razy więcej, a się sprzedało taka olbrzymia ilość, tak? To co dopiero wtedy było szał. Tak, ja jestem święcie przekonany, że ludzie, którzy mają Xboxa, PS3 lub obie te konsole, za 5 stówek by zaryzykowało i by kupiło. Ponieważ tysiaczka nie dadzą, bo to już jest straszne, straszne przegięcie, a kolejnym przegięciem są ceny akcesoriów, ale do tego dojdziemy oczywiście za chwilkę. Oj tak, akcesoria no. I rozdany pad, najdroższy pad na świecie. Tak. Poza tym bardzo mnie dziwi, jak to możliwe, że Nintendo nie umożliwiło odtwarzania filmów zapisanych w formacie DVD. Ja wiem, że konsola jest od grania, ale od dawien dawna już PS2 przecież odtwarzało filmy DVD i dziwne, że konsola, która miała premierę tyle lat później, nie obsługuje DVD. Nawet gdybym z tego z Nintendo Wii nie korzystał w roli odtwarzacza filmów DVD, to chciałbym, żeby taka możliwość była. Bo to jest tak oczywiste, no dlaczego by nie? Przecież zwykłe płyty by odczytywała bez najmniejszych problemów płyty DVD, no. Ale mi się wydaje, że Nintendo też tutaj mądrze sobie myślało, bo powiedzieli nie
zrobimy to DVD, który był tak naprawdę rzeczą podstawową w konsoli obecnej, nawet tamtej generacji. I zobacz, ile blogów, ile tekstów posypało się na wielu portalach, że Nintendo Wii nie będzie miało odtwarzacza DVD. To jest darmowe dla nich mówienie o konsoli. I później przez cały rok przed wydaniem konsoli zastanawiali się, może jednak wprowadzimy i wszyscy, o, będzie DVD w Nintendo Wii. Jednak nie wprowadzimy, nie będzie. I cały czas każdy mówi Nintendo Wii, 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 Wii. Non stop to było gdzieś na portalach. Za zwykłym, głupim, za przeproszeniem, gównianym DVD zrobili sobie darmowy rozgłos. Nieważne jak mają mówić, ważne, żeby mówili. To się zgadza. To proste. To się zgadza, natomiast no, mnie to bardzo nie pasuje. Mówię, nawet gdybym z tego nie korzystał, a pewnie by tak było, żeby mówi nie wykorzystywał roli odtwarzacza DVD, to chciałbym, żeby to było. Nie rozumiem tego posunięcia. Dla mnie jest to B. Nie, ale no po co? Ja powiem ci szczerze, że... A żeby było, konsol... no po to, żeby było. Ale słuchaj, z tych konsol, co w życiu mam, które odtwarzają tam no, różne rzeczy, skorzystałem może z dwa razy, żeby odtworzyć jakiś film i to też na parę minut. Ja nieważne, ja konsolę, to nie jest ważne. Ja z konsol korzystam jako właśnie typowo z konsol, tylko i wyłącznie na nich gram, nie oglądam filmów i tak dalej, więc mi to nie stanowi. Stary, ale jakbyś miał PS3, to byś trochę zmienił zdanie. To jest inna bajka, tak? No właśnie, no skoro wiesz, PS3 niby jest też tylko konsolą, ale filmy w wysokiej rozdzielczości ludzie łykają, nie? Zrzucają z torrentów, przerabiają woby, bla bla i tam jadą, nie? To... Możliwe, ale mówię, ja nigdy nie korzystałem i wątpię, żeby... Nie trzeba, ale można. Mnie cieszy, że są takie opcje. No tak, lepiej mieć niż nie. No. Dokładnie. Ja to mam wrażenie, że PS3 i Xbox to jest taki niesamowity biznesmen zapierdzielający na nowym Kawasaki na jednym kole, a Nintendo Wii to taki E.T., który jeździ na rowerze bez ramy i jeszcze jeździ pod górkę i stara się tam wtoczyć, ale każdy chce to mieć, bo każdy oglądał kiedyś E.T. I koniec, po prostu. Nic tam nie ma. Nie ma możliwości dodawania znajomych, trzeba wpisywać jakieś pieprzone friendcody. Po prostu... Ta konsola mogłaby równie dobrze chodzić na pedały, a i tak wszyscy by ją kupili. Ty kiedyś, pamiętam, w audycji Gramy na Maxa przytoczyłeś bardzo fajny przykład, chyba, albo w naszym podcaście, o tym, że u Nintendo Wii coś było z benzyną. Jak to było, pamiętasz? To było w podcaście. Było, nie pamiętam. Nie przypomnę sobie tego teraz. To było coś rewelacyjnego. Także polecamy, słuchaczu, odszukać tego. To było jedna z tam odległych konsolidacji. Pierwsza, której pojawił się grzyb. Właśnie sobie teraz przypomniałem. Tak, tak, tak. 15 odcinek. O, proszę, proszę, jak kolega jest przygotowany. No tak, dobra, słuchajcie, podsumowując, myślę, że nie ma sensu ciągnąć tego tematu dalej. Cena versus możliwości to jest jakaś masakra. Tak jest. Nie, Nintendo przesadza nadal, mimo tej obniżki. To jest taki ochłap rzucony, żeby media może trochę ucichły, a fani w końcu powiedzieli, jest, nareszcie obniżka. Mnie to nadal nie zadowala. Cena jest astronomiczna, powinna być przynajmniej połowę tańsza. Tutaj pokazuję środkowy palec firmie Nintendo, mimo wszystko ją kocham i gram w gry. Shigeru, przestań nas tak traktować, kochany. Ale gdybym miał na drugie Nintendo, też bym tak robił, bym doił z graczy. Wiecie co? Bo to jest tak, mówmy w tej chwili o rynku polskim i o Polsce jako takiej i powiedzmy tak, przeciętny gracz w naszym kraju nie ma zbyt zasobnego portfela, nie ma tak, że jak stanie człowiek na swoim portfelu, to jest 2 metry wyższy. Gracze zazwyczaj mają kasę na jedną konsolę i na niej się skupiają. Mając 1000 zł, mało kto rzeczywiście wybierze Nintendo Wii jako swoją główną konsolę. No to nie okłamujmy się, bo za 1000 zł można kupić Xboxa 360 i dołożyć już niewiele i kupić PS3 wypasioną, next-genową i tak dalej. I wydać 1000 za Wii to trochę rzeczywiście ciężko, nie? Ale wiesz co, gdybyś na przykład zadał pytanie, które pojawiło się tydzień temu, czyli która konsola ma największych fanboyów, ja bym w tym momencie zdecydowanie powiedział, że Nintendo Wii, bo Nintendo Wii ma swoich takich zagorzałych fanów, którzy uważają, że ich konsola jest niesamowita, najlepsza, a to co w High Definition to tylko pieści oko, więc bez sensu. To, że mamy dźwięk HD Dolby Unfuckable Digital nic, nie? Power, to nic, przecież kiedyś z gramofonu to z jednej tuby leciało i wystarczyło. To jest po prostu rzecz niesamowita, jak fani Nintendo potrafią kochać swoją konsolę, potrafią być tak w nią zapatrzeni, że krytykują wszystko i wszystkich, co jest związane z postępem technologicznym, ale sterowanie, i szalenie, to jest dla mnie masakra. To się trochę zgadza, rzeczywiście tak jest, można zaobserwować takie ruchy ze strony fanboyów Wii.
Nintendo, przepraszam, bo tak naprawdę tu już nie chodzi o konkretną konsolę, tylko są fanboje Nintendo, tak jak mówisz. Ale oczywiście też są normalni fani, już tutaj nie generalizujmy, tak? Nie no, okej, mówimy o jakimś zjawisku, że ci najtwardsi fanboje potrafią zabić za Nintendo. Nie za Wii, tylko za Nintendo. No tak. I coś w tym jest. I to może ma trochę też związek z tym, co ja mówiłem, że ludzie wychowują się z konsolami Nintendo. Prawda? Można te wątki jakoś połączyć sensownie. Ja na przykład tak mam, że jest dla mnie magia wielkiego N po prostu. Właśnie. Jak stoi gra na PlayStation 2, gra na pierwszego Xboxa i gra na Nintendo 64, no to ja na pewno na Nintendo 64 częściej zerkam, łapię w ręce, macam, bo to jest Nintendo, to jest fantastyczny starość z konsoli Nintendo, a reszta... po prostu, to jest wielki N. Pomyślcie teraz jedną rzecz, że coraz więcej rodzin zakupuje konsole. Najczęściej właśnie wybór pada na Nintendo Wii. Jeśli ojciec jest na przykład graczem i ma, nie wiem, jedną, dwójkę, trójkę dzieci, nieważne, od małego tak jakby daje dziecku od czasu do czasu pograć. I dziecko się także z tą konsolą oswaja. Więc jeśli gra na Nintendo Wii, bo to jest dosyć proste dla dziecka, to już się przyzwyczaja do tej marki. I jest wielce powiedziane, że w przyszłości, za lat kilka, kilkanaście, pierwszą konsolę, jaką kupi, będzie właśnie produkt firmy Nintendo. Dlatego mówiłem o klaunie z McDonald'sa. To właśnie no. Dokładnie o tym mówiłem. I o urodzinach wyprawianych w restauracjach McDonald'sa. Taka będzie mała armia Wiimenów, takich karów. Nintendo men. Nintendo. Nintendo. Nie, bojówki w ogóle zrobią, wiesz, będą biegać po mieście i wszystkich klepać. We are the champions. Panowie, sama nazwa Nintendo Revolution było kosmiczną nazwą, fantastyczną. Nagle Nintendo, no jakby się ktoś mi odlał na twarz. Dla mnie to, ja nie wiem w ogóle skąd to, ale fantastycznie też to przemianowali, prawda? We will rock you, no i kosmosy, które można robić z tą nazwą, to jest rzecz kosmiczna. We want to play with you, cała ta kampania reklamowa, prawda? Bo rewelacyjna. Nie wiem, kojarzycie te spoty? Mhm. Coś rewelacyjnego. Może ja tak szybko przybliżę. Wyglądało to tak, że jakaś rodzinka siedziała w domu znudzona, amerykańska, siedziała przed telewizorem, nagle słyszą pukanie do drzwi, otwierają, staje dwóch Japończyków, którzy się pięknie kłaniają, tak jak logo z Wii, i mówią "We want to play with you". I jest później pokazany w spocie akcja, jak oczywiście ci dwaj panowie wyglądający jak agenci z Matrixa grają z tą rodziną, przypatrują się czasami z boczku, po czym odjeżdżają, a ta rodzinka zostaje z konsolą i się czuje w ogóle jak nowonarodzona. Szczęście panuje wciąż. No niesamowite. Tak jak w Polsce, żeby przychodzili do nas i zostawiali konsolę, tak. A do nas kto przychodzi? No, poborca podatkowy. I mówi, we don't like to have you in our country, go away. And we want your money. Dobra, słuchajcie, podsumujmy to. Cena versus możliwości i już więcej nie będziemy mówić na ten temat. Tragedia, Nintendo sobie z nami pogrywa strasznie i nic nie wskazuje na to, żeby miała się ta polityka zmienić. Okej, poróżmy teraz kolejny temat, jaki wam zaproponuję, to będzie tak zwane Golden Quality, czyli złota jakość, taka pieczęć charakterystyczna, kiedyś przyznawana przez Nintendo najlepszym grom, wydawanym osobiście, ale głupio to powiedziałem, wydawanym przez Nintendo. To była pieczęć, która stanowiła o jakości gry. Jeśli na pudełku było Golden Quality znaczek, to znaczy, że tę grę można brać w ciemno. Niestety na przestrzeni lat ta pieczęć się zdewaluowała. Mało tego powiedzieć. Dzisiaj mało która gra ma taką pieczęć jakości. W tej chwili w ogóle ta pieczęć to znaczy zupełnie co innego. Tak naprawdę ta pieczęć w tym momencie oznacza, że Nintendo daje licencję, czyli gwarantuje, że ta gra odpalona będzie na Nintendo Wii i będzie działać. Tak? To nie jest jakość, to nie jest grywalność. To jest po prostu znaczek, że ta gra będzie chodziła na naszej konsoli. I to jest jakaś mała tragedia, bo należałoby w tym miejscu jakoś usystematyzować pewne fakty. No faktem jest to, że Nintendo spuściło z jakości bardzo, bardzo mocno. To, co się dzieje na Wii, to bywa tragedią, ponieważ niektóre gry dopuszczone do rynku, czyli wydane, wołają o pomstę do nieba. Jest masa gier, i mówię to z pełnym przekonaniem, na Wii, które wyglądają jak żyk. Jak żyk, są totalnie niegrywalne, są totalnie, to są jakieś na przykład porty gier z peceta. Porty gier, które macie na pececie w roli screensaverów,
a na Nintendo musicie za nie płacić. One są brzydsze niż wasze screensavery na PC-cie, oferują bardzo ubogie sterowanie, no po prostu chodząca tragedia multimedialna. Jak to jest? Jak Nintendo mogło zaprzepaścić coś takiego jak Golden Quality, patrząc na to, powiedzmy, jako jakiś symbol? Symbol, który wiele znaczył dla wielu graczy. Dlaczego Nintendo dopuściło do sytuacji, w której takie krapy, mówiąc wprost, trafiają na rynek? Gościu. To są takie trochę pytania retoryczne, bo to są pytania tak naprawdę bez odpowiedzi. Ale hello, przecież wystarczy powiedzieć, że chodzi o pieniądze i wszystko. No tak, pleoby formalne te sprawy, ale no może być przykro strasznie, że to w ten sposób wygląda, że gry na Nintendo, które się pojawiają, to można by było kupić w Polsce normalnie za 20 zł w kiosku, bo tam są po prostu, tam jest taki miszmasz, tam jest wszystko, tam na Nintendo widziałem takie kupy straszne, że to jest po prostu rzecz niesamowita. Oczywiście zdarzają się perełki, no ale ubrudzimy sobie mocno ręce, żeby w tej tonie kupy wyszukać jakąś jedną perełkę. To jest po prostu mega trudne. Szkoda mi jest po prostu. Pieniądze, jeszcze raz pieniądze, ale no nam może być tylko przykro. No właśnie, warto dodać, że na Wii wydawanych jest tyle krapów, dlatego że często za developing chwytają się firmy mające bardzo, bardzo małe pojęcie o developingu, o tworzeniu gier. I co? Generalnie tworzenie gier na Nintendo Wii jest dosyć tanie. Dlatego małe firmy z małym doświadczeniem są w stanie coś wydać i coś na tym zarobić. No niestety, efekt jest taki, że na rynku masa krapów się pojawia, ale coś za coś. Te firmy, gdyby wystartowały, próbowałyby oprogramować Sela, czyli PlayStation 3, no to mogłyby się zwijać tak naprawdę, bo kupiłyby developer kit, popracowałyby 4 miesiące nad jakimś silnikiem swoim, bo nie byłoby ich stać na kupno silnika gotowego, na przykład Unreal Engine od Epic Games. No i co? No i tak by to wyglądało, a tutaj mają szansę. Niestety my na tym nie wygrywamy. Królik, co cię tak zatkało? Nie słucham was, mówicie tak ciekawie, że odpłynąłem. No ja bardzo liczę na to, że nasi słuchacze również odpłynęli. Słuchajcie, wszystkim na co ja chciałbym zwrócić uwagę. Nintendo najbardziej od zawsze dbało o gry wydawane przez siebie. Pozostali wydawcy byli no oczywiście dopieszczani, ale to nie było to. W pewnym momencie właśnie już na GameCube, na GameCube jeszcze wychodziły porządne gry, ale były pierwsze sygnały, tam naprawdę trochę krapu wyszło. I jak wyszło Nintendo Wii, po prostu gry zalały rynek, tak? Tego ogrom jest. I ja się dziwię, bo ty przed chwilą powiedziałeś, że te małe studia, które wydają te krapy, chcą zarobić jakieś pieniądze, tylko oni tak naprawdę zarabiają tylko i wyłącznie na niewiedzy kupującego. Na zasadzie idzie ojciec z dzieckiem w markecie, dziecko, tato, kup grę, pokazuje paluszkiem, a on bierze z półki, patrzy, ona kosztuje tam 70 zł, powiedzmy, dobra, wezmę. Bo gracz, który się tym interesuje, nigdy w życiu nie kupiłby takiej gry. Nigdy. No właśnie. Ale są czasami na Nintendo Wii takie tytuły, które okładką i tytułem bardzo przyciągają. Jakieś Agatha Christie, coś w tym stylu. Nie wiadomo o co chodzi, ale nie pojawia się na zupełnie inne konsole. Jeżeli chodzi o ekskluzywy, no to Nintendo wygrywa zdecydowanie. I to bardzo. Szkoda, że połowa z tego to jest kubka, ale słuchajcie. No nie zapominajmy, że masa gier sprzedaje się okładkami. To jest pierwsza zasada marketingu. Osoby powiem postronne, wam, że troszeczkę się z tobą nie zgodzę. Osoby postronne, przepraszam, gracze nie mające doświadczenia, czym się kierują w sklepie, nie mając pojęcia o całym hype'ie, który tam w mediach powstaje. No wchodzą, łapią grę, patrzą na grafikę. Kolejny drugi ruch, bardzo, bardzo ważny, to jest odwrócenie na rewers pudełka i przejrzenie screenów. One oczywiście są tam, albo to nie są screeny, tylko to są artworki, albo to są tak podrasowane screeny, że gra z Nintendo Wii wygląda jak już next gen jakiś. Albo fragmenty filmików, nie? Albo fragmenty, tak, z renderu wciągane sceny. I Królik, nie mów mi, tak to właśnie wygląda. Ludzie nie mający pojęcia w ten sposób kupują gry, bardzo często oglądając pudełko. A jak do tego jest jeszcze nośny tytuł, czyli jakiś na bazie licencji filmowej czy innej, jakiejś bardzo znanej, no to już generalnie gra jest sprzedana. No dobra, to powiem ci, że połowicznie masz rację, bo ja się złapałem swego czasu na tym, że przeglądając internet... Mówię o casualach. Przeglądałem internet i zwróciłem uwagę niesamowitą wręcz na okładkę. Gra nazywa się Ninja Breed.
Okładka była na tyle intrygująca, że zainteresowałem się, przejrzałem ją. Oczywiście gry bym nie kupił, ale okładka, powiem szczerze, że przyciągnęłaby potencjalnego klienta, który się nie zna na grach. To samo obrazki z tyłu. Co się okazuje, dzisiaj przed audycją sprawdziłem, jest to najniżej oceniana gra w historii Nintendo Wii. No i wszystko w tym temacie. Czyli czemu się nie zgadzasz, jak mówię, że okładka jest w stanie sprzedać grę? To nie jest w stanie, to tak jest, tak działa. No tak, tylko że widzisz, jeśli ktoś porówna kilka gier, tak, i na półce leżała Zelda obok inna gra, to już na pierwszy rzut oka zwróci uwagę. Oczywiście masz rację, że okładka to jest podstawa. Na co zwróci uwagę? No screeny chociażby, jak z tyłu gra wygląda. No to a która gra miała lepszą oprawę? No, to Ninja czy Zelda? No przecież o tym właśnie mówię, króliku. No, to trzeba zaufać sprzedawcy i tyle. To teraz to walisz. Przepraszam. Nie, bo tak głupio mi się śmiać, ale rzeczywiście słyszałem wielokrotnie rozmowy sprzedawców takie, że Agatha Christie, to jest no dokładnie to, co było w książce, jak pani czytała. Czytałam. No dokładnie to, tylko pani jeszcze Willotem pomacha, fantastycznie rozwiązywanie zagadek. W ogóle co ty, o czym on w ogóle mówi? Jakieś pomocy, także no, ze sprzedawcami to różnie bywa. Zdarzało mi się wielokrotnie, że ja sprzedawałem w Empiku konsolę zamiast sprzedawcy, bo sprzedawca się mnie pytał, co ja mogę o tej konsoli powiedzieć osobie, która chce to kupić. No i to jest właśnie to. To jest zupełnie temat na inny podcast, na całą rozmowę, że kompetencja wielu sprzedawców niestety leży na całej linii, ale nie ma się co dziwić, no bo takie są realia. Przeszkolenie pracownika trwa na przykład w takim supermarkecie jakieś, no nie wiem, w porywach może z kawą godzinę. No to sorry, no to tak się nie da, tak się nie da. Ten człowiek nie może być autorytetem, a powiedzmy, że autorytetu oczywiście w przenośni oczekuję od osoby, która decyduje o moich pieniądzach, bo jeśli jestem casualem, to tak naprawdę sprzedawca decyduje o tych pieniądzach, które ja wydam. No zgadza się, ja kiedyś słyszałem historię, jak pewien znajomy poszedł do jednego z takich większych sklepów sieci, tak, ze sprzętem RTV AGD, spytał się o Nintendo Wii, a pan mu, na co pan sprzedawca, tam jeden z tych wielu, odpowiedział mu, że pralki są na drugim piętrze, tak, więc po prostu w tym momencie ja umarłem. I on mówi, że konsole do gier, to ten go do komputerów, wiesz, prowadzi. No, ludzie troszeczkę są nieprzekształceni, no biorą ich z łapanki prawdopodobnie ze względu na to, że są niskie pensje. To jest tragedia i tak jak już niejednokrotnie było to powiedziano, oni potrafią najgorszego krapa powiedzieć, że to jest fajna gra tylko dlatego, żeby po prostu sprzedać grę albo żeby się klient od niego odwalił, tak? Żeby zwrotu nie było, pewnie, no, że tak. Pomyśl sobie taką sytuację, podchodzisz do kolesia i mówisz, że chciałbyś, nie wiem, świetnego FPS-a, który miałby sprawny online, niezłą grafikę z widokiem trzeciej osoby, tak? I facet stoi się na ciebie, patrzy i mówi, przepraszam, o co panu chodzi? No, ale słuchaj, żeby taką regułkę wyszczekać do sprzedawcy, to się już trzeba znać trochę na rynku. A jak się już trochę znasz na rynku, to nie pytasz sprzedawcy, tylko podchodzisz i bierzesz coś. Ale wiesz, o co mi chodzi, w ramach sprawdzenia ich wiedzy, tak? No tak. No oczywiście. Ja muszę przyznać, że spotkałem się kilkakrotnie ze sprzedawcami, którzy wiedzieli, o czym mówią. Tak, może nie mieli wiedzy większej ode mnie, może nie mogli mnie pouczać, ale przecież nie o to chodzi. Ważne, że wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. No ale dobra. No. Jeszcze jedno pytanie mam tylko, bo mówiliśmy o znaku jakości Nintendo, prawda? Ale czy na Nintendo Wii, bo teraz zadaję pytanie, bo nie wiem tego na 100%, jest to takiego jak seria klasyki albo Player's Choice, które kiedyś były na GameCube? No są gry wydawane z GameCube'a, tak. New Control. Ale nie ma klasyki, prawda? Albo właśnie gracza, czegoś takiego, co tak naprawdę mogłoby zastąpić w 100% ten znak. Jak wiemy, że coś wychodzi jako platyna lub jako klasyka na inne konsole, to wiemy, że to jest gra, która się kosmicznie sprzedała. Game of the Year, jak było z Oblivionem na przykład, czy z Falloutem, wiemy, że to jest coś niesamowitego, co ma znak jakości teraz Polska Q. Nie wiadomo, kosmos jakiś, wiadomo, że można to na inwestycje. A na Nintendo szkoda, że tego nie ma, nie wiem dlaczego. No, Nintendo może uważa, że wszystkie ich gry są wspaniałe. No ale słuchajcie, przecież wydali tego, jak to się nazywa, New Play Control, dobrze mówię? Pikmin, jedynkę, dwójkę, Metroid Prime. Donkey Kong, Jungle Beach. Mario Tennis. No, więc trochę tego wyszło. Jest totalne odcinanie kuponów. Na przykład Resident Evil będzie Archives, nie? Niedługo.
pierwsza i druga część chyba, z tego co dobrze pamiętam, coś robią w tym temacie, ale to jest akurat odcinanie kuponów, bo o ile te gry są wspaniałe i ponadczasowe, tak naprawdę to są czyste konwersje z GameCube'a, grafika 1:1 i tylko jest usprawnione sterowanie. Usprawnione, czyli przystosowane do Wilota i Nunchaka. No to hello, co to ma zrobić? Będzie Wilot plus Nunchak plus grafika z PlayStation 1? No. No, jeśli chodzi o Residenta 2, no to to już była zabawa, a ludzie by to kupili, ale jaja. No nie, to nie, to nawet nie musisz mówić w trybie przypuszczającym, tylko można powiedzieć już, że to ludzie kupią. Bo ja sam bym kupił. I to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawe pytanie mam do was. Dlaczego sprzedaż gier takich hardkorowych nie idzie w parze z popularnością konsoli? I nawet nie mówię o rynku polskim, który tak naprawdę nie istnieje, a mówię to w pełni świadom na podstawie rozmów z polskimi dystrybutorami, którzy jak słyszą Wii, to generalnie dostają drgawek. No to mówią, że w ogóle nie warto nic zrobić z Nintendo Wii w naszym kraju. Bo sprzedadzą promocyjnych wersji do recenzji niż sprzedadzą spółek sklepowych. Tak, no to ja osobiście właśnie coś takiego usłyszałem od jednego z przedstawicieli, nie powiem jakiej firmy, bo nie chcę mu robić kwasu. No ale tak to właśnie wyglądało, mówi Hiv, słuchaj, no ty jesteś jedną z czterech osób w Polsce, która jest zajawiona naprawdę na Nintendo Wii. No i ja, wiesz, rozdam tę grę do polskich mediów, przedstawicieli, rozdam 20 sztuk, a sprzedam 30, no. I to nie ma sensu, to nie ma sensu. Niestety, tak to wygląda. Ja ubolewam bardzo, chciałbym, żeby się to zmieniło i dołożę wszelkich starań z mojej strony, aby się to zmieniło. W jakiś sposób będę promował Wii, zawsze. Przynajmniej te dobre gry. Przecież o to chodzi. Na Wii oczywiście. No ale do czego piłem? No już chyba zapomniałem. Teraz to mnie zdenerwowaliście. No dlaczego się nie sprzedają gry? Dlaczego tak? Hardkorowe gry na całym świecie, bo to nie jest właśnie Polska, tylko na przykład Mad World, Okami i inne tytuły. No More Heroes na przykład. O jak źle. I te gry się w ogóle nie sprzedały. O co come on? Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, to wygląda jakby wszyscy użytkownicy Nintendo Wii to były casuale, bo tak naprawdę Mad World'a sprzedało się tam ile? 100 tysięcy? Coś takiego? Już nawet nie pamiętam, no, ale kosmicznie niska ilość. Małe nakłady. I to jest tragedia, bo gra jest znakomita. Zresztą z Hiwem mieliśmy przyjemność napisać wspólnie jej recenzję. Grano tak, mająca taki klimat, dawkę groteskowej brutalności, typowo dla dorosłego człowieka, bo naprawdę jest przejaskrawiona pod względem przemocy do granic możliwości. To samo No More Heroes, to są fenomenalne gry. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to się nie sprzedało, bo na pewno większy jest odsetek hardkorowych graczy, tylko że może oni bardziej wolą grać na Xboxie lub PlayStation 3, jakie wymagające tytuły. Gdzie jest 50 milionów użytkowników Wii? Słuchajcie, czy słyszeliście o jakichś sensownych reklamach Mad World'a na przykład? Już mówię o tej najbardziej brutalnej grze, bo tak naprawdę chyba z bardziej brutalną się nie spotkałem. Widzieliście gdzieś reklamy? Na zachodzie oczywiście. No ja właśnie chyba też nie, bo ta... Nie wiem o co chodzi. No Zega poszła, tak jak mówił Królik, w totalnie abstrakcyjną przemoc. Bardzo atrakcyjną dla mnie, jako gracza takiego powiedzmy ustatkowanego psychicznie. A to chyba nie było promowane, bo Nintendo może tak w podziemiu chce trochę zmienić swój wizerunek tej firmy właśnie prorodzinnej. I może ta gra nie była promowana i dlatego do użytkowników Wii nie dotarły reklamy. Oni powinni zrobić jakąś taką czarny marketing sobie sami. Powinni wynająć jakiegoś młodego gościa, który uda, że chce zabić wszystkich dookoła siebie, bo nagrał się w grę Mad World, CNN by opowiedział o grze Mad World, TVN by o tym opowiedział, cały świat by krzyczał Mad World, przerąbana gra, gdzie wkłada się dubeltówkę w tyłek i się strzela i wszyscy by sięgnęli tak jak po rządy róży. Pamiętacie taką grę na PS2? TVN rozdmuchał kosmicznie sytuację, że zakupuje się żywą dziewczynkę, no i zaczęła się gra sprzedawać, choć była totalnym takim, no może nie totalnym, ale nie była najlepszych lotów, najwyższych. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Rockstar? No przepraszam, mów. Jestem totalnie zdziwiony, że Wii się sprzedaje i a gry nie. Mają się gry takie hardkorowe. To jest dla mnie to nie mogę, nie wiem, nie wkładam tam pojęcia.
Zobaczcie, jak to świadczy generalnie o użytkownikach Wii, bo tak by mi się wydawało, że mimo tych ponad 50 milionów sprzedanych Wii, to 49 milionów z nich to są casuale totalni, którzy skończyli swoją przygodę z grami na Wii Sports i często na Wii Fit, który po 2 tygodniach wylądował w szafie, bo przecież nikomu się nie chce ćwiczyć. Zgadza się. Może tak to wygląda właśnie. I cały ten sukces, że Nintendo Wii wygrywa w ogóle w batalię current genowych konsol, no to może to wszystko jest bez sensu, bo owszem, te konsole się sprzedały, ale nie są używane. One leżą w szafach. Właśnie ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem z konsolą Wii to nie jest tak, że to jest przenośna konsola stacjonarna, czyli ludzie włączają ją, by nie pograć, tylko żeby popykać, bo mają 15 w golf. I tyle po prostu. I dlatego gra, która zajmuje więcej niż 3,5 godziny ich odstrasza. Może tak być. Coś w tym chyba jest. Ale powiem wam, że mimo wszystko sporo dobrych gier wymagających dla dorosłego gracza się sprzedaje. Nie wiem, przecież Super Mario Galaxy tak naprawdę nie jest dla dziecka, tak? No, nie poradziło. To samo, co było wcześniej mówione, The Legend of Zelda, Twilight Princess. To dosłownie to samo ta gra. Nie jest jakaś prosta. Legend of Zelda. Odbiło mi się. Mniejsza z tym. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, że te gry nie są proste. One nie są kierowane do dzieci, tylko do wymagającego gracza, który naprawdę będzie mógł poświęcić trochę czasu i wsiąkł, żeby usiąść i poznać ten świat, tak? Spędzić z grą masę godzin. Przecież sam dobrze wiesz, że Super Mario Galaxy, żeby scalakować, to nie jest 5 godzin zabawy. No nie, to jest 40 godzin, a nawet więcej, żeby jeszcze ją stalakować później Luigi'm. No ale muszę powiedzieć, że... No tak, tak, tak. Muszę powiedzieć, że prawdopodobnie masa ludzi, ile się sprzedało Super Mario Galaxy? Masz, królik, jakieś dane w tej chwili pod ręką? Nie. To sprawdź proszę w międzyczasie, ja swoją myśl rozwinę. Wiesz gdzie oczywiście. Zdaje mi się, że mimo wszystko, że miliony sprzedały się, zaraz dostaniemy potwierdzenie od królika wspaniałego, najszybszego, groźnego. Ty, no przestań, bo mi się ręce trzęsą przez ciebie teraz. Zaraz dowiemy się dokładnie, jaki nakład poszedł, ale stawiam, że jest to 80 milionów. Wydaje mi się, że masa egzemplarzy poszła do właśnie graczy też casualowych, którzy kupili Super Mario Galaxy dlatego, że grali w Super Mario Bros. 3 lat temu X. I teraz kupują Mariana, kupują wszystkie Mariany i mają kolekcję. Tak po prostu. I często są to też gry kupowane przez rodziców dla ich dzieci, no bo Mario był kiedyś fajny, więc ja go skończyłem 17 razy, to dzieciakowi też kupię. Dzieciak tę grę odpala i generalnie nie daje sobie rady absolutnie, bo ta gra jest trudna. W sensie takim, że no wymaga dużego zaangażowania. Nie da się tak przejść hop-siup. Poza tym tam się blokują, znaczy inaczej, odblokowują się, dostęp do kolejnych rewirów odblokowuje się zdobywając gwiazdki. No a żeby gwiazdki zdobyć, no to trzeba się jednak trochę wykazać. Więc często zapewne dzieciaki stoją w miejscu i tej gry nie przechodzą. Czyli tak naprawdę potrzebny jest infantylny bohater, potrzebny jest drugi Conker z Nintendo 64, gra z super futrzakiem, a niesamowicie trafiająca do osób dorosłych. Dokładnie. Czyli potrzebna jest gra, którą casuale kupią przez przypadek, przez pomyłkę. Bo zwiedzie ich dobra okładka, zwiedzie ich miziasty bohater, który tak naprawdę będzie mieć dwubeltówkę zakończoną kluczem i będzie rozrywał flaki na lewo i prawo. Ale to żadna nowość, że najlepiej sprzedają się gry, tak w ogóle w historii, gry, które mają właśnie, jak to określiłeś, miziatych bohaterów. No spójrz na sukces Crasha Bandicoota na przykład, spójrz na sukces Sonica. To tylko pierwsze z brzegu przykłady. Ducky Daxter, tak, Ratchet & Clank. Tak samo, no. Zobacz, to są właśnie miziaci bohaterowie, którzy sprzedają się w milionach. Bo są przesympatyczni. Właśnie, są przesympatyczni, a to, że taki Conker beka pierdzi i nawet zaruchać lubi, no to... Jak ty brzydko mówisz, ale tutaj wtrącę, już dawno temu znalazłem oczywiście, Super Mario Galaxy 8 milionów 180 tysięcy. No egzemplarzy. I wszystko jasne. No. Ale spojrzałem też na ogólną liczbę sprzedaży wszystkich gier na Nintendo Wii, no i nie jestem zdziwiony. Pierwsze miejsce Wii Sports, 49 milionów. No ponad. I tego nie bierzmy pod uwagę w ogóle. Wii Play 24 miliony, Wii Fit 22, Mario Kart Wii 17, a później już od 8 w dół leci. No właśnie. Więc na 10 miejscu jaka jest gra?
Ta, którą wymieniłem i której, przy której mnie poprawiłeś. Legend of Zelda, tak? Tak, 5 milionów, 340. No właśnie, więc tak, 5 milionów to już jest 1/10 całej populacji, nazwijmy to, użytkowników Wii. To już jest nie za wiele. Ile osób skończyło tę grę? Mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że 20% z nich. No słuchajcie, od 25 miejsca wszystkie gry sprzedały się już poniżej 2 milionów. Właśnie, i to by chyba miało potwierdzenie, potwierdzałoby naszą teorię, że Nintendo Wii jest kupowane na zasadzie hype'u i czegoś, jakiegoś takiego nowego urządzenia domowego zabudowy AGD. Tak jak się kupuje pralkę, odkurzacz i zmywarkę, tak się kupuje Wii. Nie mówię o Polsce znowu, tylko o świecie. Nie sądzicie? I później ta konsola trafia właśnie do szafy. Dokładnie też nie. A że na konsole Nintendo najlepsze gry zawsze robiło Nintendo, to już nie jest żadna tajemnica, dlatego pewnie pierwsza dziesiątka to samo Nintendo, tak? Tak, oczywiście. No. Znaczy nie, ja mówiłem o grach typowo na Nintendo. Ale wiecie co, w międzyczasie jeszcze sprawdziłem i martwi mnie to, bo tutaj dokładnie jest, już czekajcie, 7 gier, które mają ocenę powyżej 90. To jest też duże zmartwienie, ze względu na to, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, gier wychodzi od groma i widać, że tych wybitnych, to jest garstka, nawet mniej. Taka jest prawda. I to jest smutne. Taka jest prawda. Mhm. Dobra, słuchajcie, trochę się rozgadaliśmy. Ja chciałbym przyspieszyć naszą rozmowę, więc skupmy się na kolejnych aspektach, tak już mniej opaśle, dobra? Tak pobieżnie potraktujemy kolejne tematy. Dobrze. Dobra, jedziemy. Kompatybilność wsteczna. Gry z GameCube'a, które można odpalać. Co na ten temat sądzicie? Fajny ruch? Zobaczcie, co zrobiło Sony ze swoim sprzętem. Obiecało i dotrzymało obietnicy, a później się z tej obietnicy wycofało, ale hardcore. Tylko w SingStara teraz można grać z PlayStation 2, bo niedawno wszedł update i można grać właśnie w PS2-kowego SingStara na PS3, ale... Sony tym ruchem pokazuje, jakie jest niedobre. Bo pokazuje, wystarczy puścić patcha i możecie grać. Ale nie będziecie grać, bo musicie kupić PS2, bo mamy jeszcze bardzo dużo PS2 na stokach. Ale tutaj mieliśmy powiedzieć pobieżnie, więc trzeba wrócić do Nintendo Wii, które pod klapką ile kryje slotów na pady do GameCube'a? No 4. Właśnie, i tu jest kolejny raz potwierdzenie. Nawet kompatybilność wsteczna została tak wsparta, tak, że tak naprawdę większość, nie wiem, PlayStation 3 czy coś, no oni to odpuszczają, jeśli chodzi o akcesoria, tak? A ty mając akcesoria do Nintendo GameCube'a, możesz je wykorzystać także przy Nintendo Wii. I są to 4 sloty. Tutaj bardzo ważna uwaga dla wszystkich, którzy są niedoświadczeni, a myślą o takiej rzeczy, jak na przykład granie w gry z GameCube'a na Wii. Otóż może wam się wydawać, że po kupieniu Classic Controllera do Wii będziecie mogli na nim grać w gry z GameCube'a. Otóż nie. Żeby na Wii grać w gry z GameCube'a, musicie mieć oryginalny joypad z GameCube'a. Oryginalny w takim sensie, że taki, który współpracował z GameCube'em. Czyli nie musi być to ten oryginał Nintendo, ale coś, co współpracowało z GameCube'em. Jakaś tam podróbka jednej z różnych firm. Nie da się na joypadzie Classic Controller grać w gry z GameCube'a na Wii. Ale muszę wam zadać pytanie, panowie. Tylko odpowiedzcie mi tak albo nie. Bo mówicie, że Sony takie niedobre, prawda, a Nintendo takie fajne, że wsteczna kompatybilność, ale czy myślicie, że gdyby GameCube nie został olany z dnia na dzień dosłownie przez Nintendo, przez support w gry, czy byłaby wsteczna kompatybilność, gdyby cały czas Nintendo supportowało GameCube'a i gdyby GameCube dalej żył, tak jak żyje PS2? Nie. No, oczywiście, że nie. Na pewno nie. Oczywiście, że nie. Więcej konsol by się sprzedało, oprogramowania wszystkiego, tak? Dodatkowa gałąź zysku. Nie ma co im dziękować, ale na pewno wiele osób sprzedało swojego GameCube'a, który jest warty 200 zł i kupiło właśnie Nintendo Wii. Nie, ja mam fioletowy, piękny toster stoi. O proszę. No. No przestań, nie będę się wspomnień pozbywał, tak? No, tak czy siak, fajnie, że Nintendo dało tę wsteczną kompatybilność. Bardzo, bardzo pozytywny aspekt. Okay. Ale jeszcze Virtual Console można tak na szybko jeszcze bo to niesamowity aspekt, który miało dawać Nintendo, ale przegięli trochę scenami. Dla mnie
dla mnie to nie jest fajna wsteczna kompatybilność, która teoretycznie jest właśnie uznawana w tej konsoli. No troszeczkę to jednak jest za drogie, jak uważacie? Tak, no szczególnie na polskie warunki to już trzeba w tym momencie jasno powiedzieć, że te gry kosztują po 40-50 zł, nie? To przegięcie jest lekkie. Tak jest, które w przeliczeniu. I za 2 złote. No. Nie, tutaj przegięcie, ale bo niektórych stać, niektórych to bawi. Moglibyśmy w tym momencie zacząć znowu rozmawiać o e-dystrybucji, ale nie mamy na to czasu. I teraz każda komórka ma lepszą grafikę. No, trochę tak. No, ale na sentymentach się zarabia duże pieniądze, to jest żadna nowość. Słuchajcie, kolejny temat, bardzo, który chciałbym szybko potraktować, to są nietypowe i oryginalne kontrolery, akcesoria do Wii. Chyba się zgodzicie ze mną, że tutaj Wii bryluje, nie? Ogień. To jest niesamowite. Wii Fit. Bach, jedziemy. Jak wam się podoba? Bawiliście się? No, tak, oczywiście. Nie, no fajne, tylko że szybko to się odkłada. Niestety. Wii Balance Board tak naprawdę, bo Wii Fit jest grą, a Wii Balance Board to jest sprzęt, który można wykorzystywać w wielu innych też grach. To jest bardzo fajne. Wykorzystanie w snowboardzie na przykład. Teraz niedługo pojawi się na rynku Shaun White Snowboarding World Stage, nie? I ciach. I na takim Wii Boardzie będzie można jeździć jak na desce snowboardowej. Fajna rzecz. Nie trzeba jak w przypadku Tony Hawk Ride dokupować dedykowanej dechy. Za jakieś grube pieniądze Activision sobie tak, oczywiście kroi. Tak, przez przypadek podskoczysz, wylądujesz z powrotem na balansie i po zawodach. No. Tylko, że Nintendo od zawsze było mistrzem sprzedawania farbowanego lisa. Wystarczyło, że zmienili kolor konsolki i od razu mogli brać niesamowite za to pieniądze i ludzie to kupowali. Tak samo jest z tymi akcesoriami. Tak naprawdę to nie są dodatkowe akcesoria. To są kawałki plastiku, to są ubranka na Wiiloty. Nawet gitara do Guitar Hero potrzebuje wsadzenia do środka Wiilota, nie działa samodzielnie. I zastanawiam się, czy to jest dobre, czy to nie jest troszeczkę olewcze podejście. Za zapera trzeba było swego czasu zapłacić 200 zł, tak. Który jest naprawdę okleiną plastikową, nic tak. Więcej. A jak chcemy kupić jakieś inne akcesoria, no to one nie są też najlepszej jakości. A nawet jak już jakość dobrą trafimy, no to rakieta do tenisa wygląda jak paczka na muchy. Dosłownie. Mhm. I mi się to jednak nie podoba, powiem ci szczerze. Wiesz, wolałbym... Znaczy nie, bo tobie się nie podobają ceny. A mówimy nie o cenach w tej chwili. Ceny też, ale zobacz, nawet jak u mnie jest za 39 zł oryginalna kierownica do Nintendo Wii, no to jest tylko kawałek plastiku. A chciałbym mieć grę na Nintendo Wii i mieć nową kierownicę, prawdziwą symulację. Chwalić grafikę. Tak. To będzie po prostu dobry Colin Dirt, ale niech to będzie normalna kierownica, a nie machanie w powietrzu, które no na mnie nie działa aż tak fajnie. Na mnie działa jak najbardziej, ale chciałbym alternatywnie kierownicę, taką pełnoprawną, jak jest do pozostałych konsol. Rzeczywiście. Symulację chcę mieć, a nie Mario Kart Wii takie. Którą trzymałeś w powietrzu, to ja na przykład się zagrywałem w Excite Track, to gra niesamowita, prosta gra i z bólu, grafika może trochę nawet wieśniacka, ale wciągnęła mnie na maksa i ta kierownica była świetnym rozwiązaniem. Zapper akurat to może jest przestrzał, przynajmniej w moim mniemaniu, a najlepszym gadżetem, jakim kiedykolwiek miałem styczność, ale to już były dedykowane kontrolery do gry House of the Dead Overkill, tak? To były dwa piękne pistolety. Kolty. Mhm. Kolty, niesamowicie wyglądające, leżące w dłoni, no rewelacja. Tylko, że to były dedykowane kontrolery konkretnej gry, do konkretnej gry. No tak, no więc moja opinia jest taka, że szkoda, że nie ma tej alternatywy, co Grzyb podsunął, tak. że nie ma rzeczywiście takiej kierownicy z krwi i kości. Natomiast... Nie podam Wiilota. Tak. Natomiast te kontrolery, które są na rynku, są świetne moim zdaniem, bo kierownica to jest patent przedni. Na przykład kierownica do Mario Kart Wii. Ja się z tym świetnie bawię i to jest znowu bardzo intuicyjne. Jest to wszystko przerysowane rzeczywiście, bo znowu na reklamach Nintendo przedstawia to jako pełna wczutka i czujesz się lepiej niż byś grał na kierownicy takiej stacjonarnej. To jest nieprawda. Natomiast wczuwa jest wspaniała, a zapper do FPS-ów no to jest mała rewelacja do tych wszystkich shooterów, rail shooterów i tak dalej. Znaczy pewnie, że to fajnie leży z jednej strony, z drugiej strony nie dopłacamy za dodatkowy hardware włożony do takiego zapera, tudzież do kierownicy, czyli teoretycznie wszystko jest tańsze, bo jest tylko obudową, przemienia nam Wiilota, cały czas bawimy się tym Wiilotem mimo wszystko, ale ja bym jednak, mi się to nie podoba, ja bym chciał, żeby to był prawdziwy pistolet, ale dzielnie dokupowany albo dodawany do gry w jakieś rozsądne pieniądze, no ale to wszystko się o pieniądze tak naprawdę rozwija. Niestety. No właśnie, gdyby ten zapper kosztował nie 200, a obecnie chyba koło 100 kosztuje. Więc gdyby
nie kosztował 100 zł, tylko 20, no to byś trochę zmienił chyba ton wypowiedzi, nie? No prawda, a powiedzmy też o najdroższym padzie chyba na świecie, pad do Nintendo Wii, dzielony na dwie części, Wii Lot 200, Nunchak kosztuje 79, 279 za pada. Za taką cenę ja mam Halo 3, Fable 2 i pada do Xboxa bezprzewodowego i jeszcze ładowarkę chyba. Przy czym trzeba zaznaczyć, że to nie jest zwykły joypad, tylko to jest naprawdę kawał dobrej technologii. No dobra, to jest, no, ale mimo wszystko cena jest astronomiczna. Jest za wysoka, ten komplet powinien kosztować co najwyżej 200 zł, moim zdaniem. Ej, poczekajcie, bo jeszcze muszę na sekundę wrócić do poprzedniego tematu. Bluetooth, podobany tak, głośniczek, te akcelerometr. Nie, to jest kawał, sam sobie kawał dobrego. Ale słuchaj, macie różne oprzyrządowanie, na zasadzie kierownice, pistolety, wszystko i nagle zakupujesz Wii Motion Plus. I co? I leżysz. Nie, bo nigdzie dlaczego? Tego nie podłączysz. No gdzie? Aha, kierownicy tego nie włożysz. Do kierownicy tego nie włożę, to prawda. No, a zaper? To samo. Ale podejrzewam teraz tak, że wyjdą nowe gry, które będą wymagały zmiany akcesoriów znowu. Rzeczywiście kierownica będzie umożliwiała sterowanie bardziej precyzyjne w jakichś grach w przyszłości. Może Mario Kart kolejne. I znowu będzie trzeba nową kierę kupić. I heja, Nintendo zarabia kolejne miliony. I tak się to kręci. No, bardzo super uwaga. I my mamy świadomość, że oni nas tak robią, a mimo wszystko dalej w tym brniemy i kupujemy. No, ale kupujemy, no właśnie. No właśnie, tak jak ludzie kupują kolejne wersje Nintendo DS, prawda? Wymieniają na kolejne... Na FIFA Managera. FIFA Manager, kolejne tytuły, tak jakby się tam coś miało zmieniać. No, nie, tak, tak. Nie gram w to. No. Dobra, panowie, podsumowanie będzie takie, znaczy jeszcze nie podsumowanie, tylko ostatni punkt programu, granie w sieci. Na Nintendo Wii. To chrząknięcie miało coś sugerować? Nie, w ogóle. Może ja przybliżę naszym słuchaczom, jak wygląda granie na sieci Wii. Znaczy w sieci na konsoli Wii. Po pierwsze, Nintendo nie oferuje takiego sprytnego systemu wyszukiwania przyjaciół, jak konsole konkurencyjne. Jak to działa? No, działa to tak, że każda konsola ma przypisany swój jakby numer fabryczny. Jest to rząd cyferek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, bla, bla, bla. Jest to śmieszny kod. I teraz tak, łącząc się z internetem, nie ma opcji wyszukania swojego znajomego po niku na przykład. Znasz nick swojego kumpla, że to jest Kubuś Pochatek? Nie znajdziesz go w sieci. Musisz znać jego tak zwany friend code. Czyli friend code, czyli ten rząd cyferek. Ale skąd znać ten rząd cyferek? Jak go można znaleźć w sieci? Nie sposób, nie da się znaleźć. Trzeba się skomunikować na przykład e-mailem, czy też SMS-em, czy sobie przekazać tak po prostu werbalnie ten cykl cyferek. Teraz tak, mając ten cykl cyferek swojego kumpla, trzeba wysłać do niego dopiero wiadomość, jak to zrobić. No właśnie mając już ten jego friend code, bezpośrednio pod ten dany adres się wysyła zaproszenie. Obie strony muszą znać tak naprawdę te friend code'y, obie muszą jednocześnie je zatwierdzić i dopiero wtedy są sparowani, czyli są na swojej liście friendsów. Mało tego, teraz tak, w każdej grze, powiedzmy, że chcemy pograć w Mario Kart Wii wspólnie na jednym serwerze, w jednej grze, w teamie. Nie wystarczy być teraz, mieć kumpla w swojej książce adresowej, tylko każda gra generuje dodatkowo jakiś kod. I co? I teraz trzeba sobie te kody oczywiście przesłać. To jest po prostu jakaś masakra, czyli nie dość, że się ma friend code, to każda gra, w każdej grze dostajesz swój jeszcze dodatkowy kod. Niesamowicie beznadziejne. Niesamowicie beznadziejne. No, Nintendo Online ma nieopanowane, bo nigdy nie zbytnio się w to nie wczuwali, tak? Nie ma. No jaki procent gier ma w ogóle funkcję online? Tak naprawdę największe hity, a i tak nie wszystkie. Mało która gra na Nintendo Wii oferuje online. W tych czasach jest to dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Może dlatego, że właśnie Nintendo nastawia się głównie na casuali, może głównie na dzieci jednak, co nie zmienia faktu, że online leży na całej linii. I tutaj Nintendo strasznie przegrywa, ponosi sromotną porażkę, jeśli chodzi o Xboxa i PS3, nie? Nie ma się co okłamywać. Miałeś.
Jeżeli słuchaczu myślałeś, że twoje życie jest ciężkie, spróbuj zagrać na Nintendo Wii po sieci. To dopiero zobaczysz, to jest tak. A w jaką grę graliście najwięcej po sieci na Wii? Ja w Mario Kart Wii. Ja chyba też, choć nie jestem pewien. U mnie to było Mario Striker i zdecydowanie Dr. Mario, ale no, samo połączenie mnie odstraszało. To jest jakaś tragedia, masakra, zero możliwości porozmawiania przez głos, tylko trzeba kupować Animal Crossing i Wii Speak się wtedy dostaje. Tak. To jest chore. No niestety. Jak się liznęło online'u na konkurencyjnych konsolach, no to siadając do Wii, można się załamać tak naprawdę, tylko i wyłącznie. Dodajmy do tego jeszcze, że nie masz możliwości pogrania w żadne demo. Nic nie możesz pograć. Nic. Tam to jest wszystko tak, jakbyś po prostu siedział w obozie koncentracyjnym, zapłacił za to, że możesz grać na Wii i nic więcej nie możesz. Jedynym twoim przywilejem jest to, że zapłaciłeś, kupuj gry i graj. I koniec. I ciesz się, że w ogóle możesz ruszać tym Wii lotem, bo dostaniesz kulkę w łeb i już. Masakra. No na szczęście niektóre gry, znaczy dużo gier nadrabia to gameplayem jako takim w singlu, prawda? No, ale jednak takie są czasy, że internet i online dzisiaj rządzi. Ja sobie nie wyobrażam grania nie online, tylko offline. No, czułbym się z tym bardzo źle. No na szczęście mam pozostałe konsole, więc tam się wyżywam online. A Wii, no niestety, z grubsza dla mnie nie istnieje online. Jest tych kilka tytułów, w które grywam, ale to właśnie jest grywam. Nie gram, tylko grywam. Znaczy wiecie, ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, że tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, każde konsola Nintendo, przynajmniej te ostatnie, mają 4 wejścia na kontrolery, czyli oni są nastawieni na party game. A party game na czym polega? Że znajomych zapraszasz do siebie do domu. Razem imprezujecie, razem gracie, tak jak oni to robią w reklamach, tak jest w rzeczywistości. Ta konsola jest nastawiona głównie na takie granie. Online to jest tak jakby dodatek, po prostu, żeby się nie czepiali, to damy online. Tylko tak? Czy... Nie dopracujemy go, tylko po prostu zrobić, żeby był i tyle. Tylko czy życie większości ludzi na tym świecie to jest party? No nie, właśnie. Żyjemy coraz szybciej, coraz mniej czasu mamy na spotkania, a jak mamy spotkania, to niekoniecznie w gronie przyjaciół, graczy, tylko tak po prostu, żeby się spotkać przy browcu i nie każdy lubi grać, albo nie ma ochoty, bo się widział ostatnio rok temu i chciałby usiąść i pogadać, a nie pomachać przed konsolą. Tu oczywiście wchodzę w filozofię życia, ale mimo wszystko no, dążę do tego, że ten online jest niezbędny w obecnych czasach i Nintendo ma po głowie ode mnie. Ale słuchaj, tutaj jeszcze, tak jak wcześniej było już powiedziane, po pierwsze, oni, zauważ, w reklamach jest masa rodzin, tak? Oni nastawieni są na rodziny, dlatego te konsole też się sprzedają, bo bardzo dużo rodzin je kupiło. Do tego, jak powiedział nasz gość, niektórzy włączają konsolę tylko na kilkanaście minut i do tego Nintendo Wii jest idealne. I patrząc na te dwie sprawy, tak, te dwa targety, no jest taka sprzedaż, a nie inna. No właśnie. Dobra, panowie, rzekłbym, że Nintendo Wii przewałkowaliśmy całkiem solidnie. Można by jeszcze każdy temat, każdy blok naszej rozmowy rozwinąć, ale chyba nie o to chodzi, żeby rozkładać na czynniki pierwsze. Powiedzcie z grubsza naszym słuchaczom, dlaczego polecacie sprzęt Nintendo Wii? Dlaczego warto by go kupić? Grzyb, proszę bardzo. Bo ten sprzęt dostarcza takich doświadczeń, jakich nie dostarczy żadna inna konsola. Ma na sobie, na siebie, że tak powiem, gry, tytuły wychodzą na Nintendo Wii, które nie pojawiają się jeszcze na żadną inną konsolę. Jak wyjdzie Natal i pałeczki do PlayStation 3, Nintendo Wii będzie troszeczkę zagrożone. A na razie jest niesamowitym doświadczeniem. Królik? Kocham Nintendo. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Ta konsola od zawsze dawała mi masakryczną ilość rozrywki. Mimo tych wszystkich minusów, które wymieniliśmy, uważam, że Nintendo Wii jest genialną konsolą. Nawet dla pojedynczego gracza znajdą się jakieś tytuły. Oczywiście nie będzie to konsola najczęściej wiodąca w domu. Jeśli posiadasz 2-3 platformy, Nintendo Wii zawsze będzie tym dodatkiem. Będziesz wolał grać na PS3 lub Xboxie, przynajmniej w moim wypadku tak jest. Mimo wszystko gry, które na to wychodzą, dawka emocji, rozrywki, to, że właśnie mogę rękoma pomachać, coś porobić, ta precyzja, to wszystko to do mnie przemawia. No, niesamowity świat, który wykreowało Nintendo, trafi praktycznie do każdego, tylko po prostu trzeba dać mu szansę. Bardzo ładnie. Słuchajcie, z mojej strony rekomendacja jest taka. Gry wydawane przez Nintendo.
to jest esencja gameplayu. Po prostu, to trzeba poznać. Gry wydane przez Nintendo to jest nowa jakość grania w połączeniu właśnie z rewolucyjnym sterowaniem. Wspaniały gameplay plus niesamowite sterowanie. No ja odpływam po prostu. Gry z Marianem. Powiedzcie mi jedną rzecz, bo przed chwilą o tym powiedziałem. Czy bylibyście w stanie mieć Nintendo Wii jako pierwszą wiodącą konsolę w domu? Ja nie. No nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To jest, no to jest, ale to jest idealna konsola druga. Nie trzecia, tylko druga. Zgadza się, ale wcześniej któryś z was powiedział, że bardzo często w Polsce gracze mają kasę tylko na jedną konsolę. I sprawa załatwiona. No właśnie. I to wytłumacza całą porażkę tego sprzętu, w naszym kraju przynajmniej. Właśnie. Dobra, panowie, trzeba faktycznie kończyć, bo to już jest późno. Tak jest. Strasznie się rozgadaliśmy. Trochę się sentymentalnie zrobiło, wręcz smutno pod koniec, tak jakoś. No ale tak to jest. Słuchajcie, dziękuję wam w takim razie za rozmowę. Naszych słuchaczy oczywiście bardzo prosimy o komentarze. Piszcie, co wam leży na sercu, dlaczego wam leży Wii, dlaczego wam nie leży, jak oceniacie nasze wywody tutaj. Bardzo, bardzo chętnie przyjmiemy na klatę waszą ocenę. Nie odchodźcie od odbiorników, bo mamy jeszcze do załatwienia kwestię konkursu. Także za chwileczkę poleci dżingiel, a po dżinglu wrócimy z rozwiązaniem konkursu i z tego co pamiętam, to ogłaszamy kolejne, prawda Grzypie? Takie do zgarnięcia Overlord 2 na PlayStation 3, wszystko w związku z trzecimi urodzinami audycji Gramy na Maxa. Zapraszam na gramynamaxa.pl, Overlord 2 na PS3 do zgarnięcia już za moment. Ale jedną kopię już mam zaklepaną, tak? Klepię ją cały dzień. O, dobra, w porządku. W takim razie na razie się będziemy żegnać, za chwileczkę wracamy po dżinglu, by załatwić temat konkursu. No to co, kto dzisiaj ze mną rozmawiał? Proszę bardzo, żegnamy się. Do zobaczenia. Mówią na mnie gość, Paweł Typiak, Grzyb. Do usłyszenia za tydzień. Z tej strony Michał Król, zwany Królik. Szatańsko, do widzenia, o matko. Szatańsko się śmiejący Królik Lizus oraz Tomasz Siwkozieł. Dziękujemy za wysłuchanie tej konsolidacji. Trochę przydługiej, no, tak nie chcieliśmy, miało być pół godziny oczywiście, ale nie wyszło, jak zwykle. No i tyle. Dobra nasza. Dzięki, na razie do kolejnego odcinka. Cześć. Witamy, zgodnie z obietnicą mamy dla was rozwiązanie konkursu. Przypomnę tylko, że chodzi o konkurs, który ogłosiliśmy w konsolidacji 20, jeśli mnie pamięć nie myli, tak? Tak jest. Hello, tak? Pomocy. Grzyb, co było do wygrania, może powiedz? Jakie było pytanie konkursowe? To było V8 Superstars Racing na Xboxa 360. Super wyścigi na super konsolę, super białego Microsoftu. A jak brzmiało pytanie konkursowe? W którym odcinku zrecenzowaliśmy Need for Speed Shift? Chodzi oczywiście o odcinek audycji Gramy na Maxa. Odpowiedź leży na gramynamaxa.pl. Leżała, bo padły już trafne odpowiedzi. Tak jest. Oczywiście chodziło o 143 numer odcinek audycji Gramy na Maxa. I dziękujemy oczywiście wszystkim za liczne zgłoszenia do tego konkursu. A szczęśliwym zwycięzcą został, uwaga, czytam, Rafał Duraj z Bełchatowa. Teraz moduluję głos. Nagroda zostanie przesłana pocztą. Gratulujemy jak najbardziej serdecznie, ale przed nami jeszcze jeden konkurs. Dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo o Nintendo Wii, dlatego także z tą konsolą będzie związane pytanie. Tylko tym razem będzie troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ na tej konsolidacji usłyszycie pierwsze pytanie, a w niedzielę 19 podczas audycji Gramy na Maxa usłyszycie drugie pytanie. Komplet odpowiedzi z obu pytań wysyłacie do użytkownika Konkursiak, jak zwykle konkursiak na naszym forum konsolowisko.pl. I prosta odpowiedź, proste pytanie numer 1. Jaką ocenę otrzymało od audycji Gramy na Maxa Dead Space Extraction? Podpowiedź, wszystko jest na gramynamaxa.pl. Wystarczy zajrzeć, to jest banalne, a przy okazji polecam osłuchanie recenzji.
Tak jest. I ja jeszcze raz przypomnę, żeby było wszystko jasne, że to jest pierwsze pytanie składające się na komplet dwóch pytań. Drugie pytanie padnie w audycji Gramy na Maxa w dniu 8 listopada, tak? Jeśli dobrze widzę. I odpowiedzi na oba pytania należy nadesłać do użytkownika Konkursiak. No i co, do kiedy dajemy czas? Do środy. Do środy. I oczywiście jak zwykle ja muszę sprawdzić, jaka to jest data. Środa to jest 11 listopada. Także 11. Do 11 listopada włącznie ogłosimy wyniki w kolejnym podcaście po 11 listopada. Czyli gdzieś tak, czyli gdzieś tak 12-13 listopada, kolejna konsolidacja, ogłosimy wyniki niniejszego konkursu. Przypominam, że do wygrania jest jaka gra? Do zgarnięcia jest Overlord 2 na PlayStation 3. No tak, bo byśmy zapomnieli o tej jakże mało ważnej informacji. Dobrze, no to co? Tym razem to już naprawdę wszystko. Zgadza się? Jest. Tak jest. Tak, słyszymy się na konsolidacji. Konsolidacja za nami, konkursy rozstrzygnięte, kolejny ogłoszony. To wszystko, dzięki. Trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć.